Nie spierdol tego. Mam nadzieję, że tego nie zrobię. Słuchajcie, witamy. Czytaj z kartki. Będę czytał. Ja wiem, jesteś chujami. Witamy w 102 odcinku bezimiennego podcastu, który jest o grach wideo. Dokładnie tak. I jest pierwszym odcinkiem w tym roku. W roku 2018. Tak, witamy. Słuchajcie, mamy 3 stycznia 2018, godzina wieczorna. Jest to środa i sobie właśnie nagrywamy. Ze mną nagrywa Wojtek Kocjan. Cześć. I Rafał Radomyski. Jak zawsze, siema, cześć. No i za pierwszym mikrofonem będzie standardowo Christian Kender. Słuchajcie, w pierwszym odcinku po nowym roku... Brawo! W pierwszym odcinku po nowym roku będziemy mówić o grach, wyobraźcie sobie. Będziemy mówić o grach i najwięcej tym odcinku będzie mówił Rafał. Rafał będzie mówił dużo w tym odcinku, ponieważ Rafał chce powiedzieć o grze, która się nazywa, jak Rafał? Gran Turismo Sport. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że Rafał, osoba, która nie lubi multiplayerów, kupiła sobie tą grę i ją wam opowie. Opowie wam o niej, co tam się ciekawego w niej dzieje i w ogóle, czy warto ją kupić. Warto ją kupić? Za 120 na pewno. Za 120 na pewno, okej. Okay. Więc słuchajcie, poza tym, że... No skończymy. Dziękujemy za uwagę. Poza tym... Nie. Poza tym, w dzisiejszym odcinku nie będzie sprzedaży, bo w poniedziałek to był 1 stycznia, więc nie ma nigdzie, a starej mi się nie będzie chciało brać, więc nie będzie mi się chciało brać. Nie miałem po prostu jak brać... Nie wiem, byłaby za stara, byłaby z zeszłego roku w sumie. Więc głupota. Więc nie będzie sprzedaży i będziemy jeszcze mówić o... Chciałbym powiedzieć, że o tym Obserwerze dzisiaj powiem, ale też nie wiem, czy powiem, bo jest tak, bo może być średnio, ale o czym powiemy? Słuchajcie, powiemy sobie o życzeniu. Wszystkie podcasty są słabe, bo podsumowują zawsze jakieś tam ubiegłe lata, a my idziemy o krok do przodu i mamy sobie takie branżowe życzenie w tym roku, które chcielibyśmy, żeby się spełniło. No i każdy z nas tu oto trzech powie o jednym takim życzeniu. Zobaczycie, co sobie wymyśliliśmy i dlaczego. Więc to gdzieś tam w trakcie odcinka gdzieś przemycimy. No i słuchajcie, no i 102 odcinek, jedziemy, rozgrzewamy się. Ja już się w sumie trochę rozgrzałem, ale dam się popisać chłopakom Hyde Park, więc... Też byś polał. Poleję, więc Wojtku, ponieważ nie było cię ostatnio, więc powiedz nam, co robiłeś w zeszłym roku. No to tak. A jak może zaskoczony Wojtek. Ja czuję, że ty masz bardzo mocne problemy z pamięcią, wiesz? Nie, ja mam bardzo dobrą pamięć, tylko że zajebiście krótką. Więc tak, może nie cały rok, bo to trochę za dużo, ale co robiłem w ostatnim miesiącu, to chętnie opowiem. No więc głównie zajmowałem się udawaniem, że piszę pracę licencjacką, także to mi trochę na razie idzie w żółwym tempie. No ale wiadomo, święta były, to tak trochę żył człowiek tymi świętami, taką atmosferą przygotowań do tego jakiegoś tam jednak czasu specjalnego w roku. No ale tak oprócz tego to co robiłem? Poczytałem trochę książek. Wbrew temu, jak tutaj, tak, bo wiesz co, bo jak mi powiedziałeś przed podcastem, że nie czytam książek, to stwierdziłem, że będę musiał powiedzieć, że jakąś przeczytałem. Wygooglowałem jedną teraz na szybko i o niej opowiem. Jest taka całkiem sympatyczna książka, bo ostatnio gdzieś tam wpadłem na jakieś wykłady z fizyki na YouTubie. Nie, żebym był jakimś wielkim fanem fizyki, albo żebym się na niej znał, ale właśnie dlatego, że się na niej nie znam, zaczęło mnie to wkręcać, zacząłem się tym interesować. Jest taki gość, który się nazywa Krzysztof Meissner. On w fantastyczny sposób potrafi opowiadać o rzeczach szalenie skomplikowanych, chociaż on mówi, że one są szalenie proste, bo on zajmuje się jakby cząstkami elementarnymi. Nie, w sensie taką kosmologię można powiedzieć. Mamy już YouTube'a i tam jakieś kanały typu sci-fi albo coś w tym stylu. Jest 2018 rok.
No tak, ale wiesz co, ja powiem ci... Okej, okay. Ale ja właśnie słuchałem tych wykładów na YouTubie, tylko że o ile sci-fi to jest taki raczej kanał popularno-naukowy z tendencją do upraszczania pewnych rzeczy, bardzo fajny, sympatyczny, bo też ich sobie tam oglądam, czy tam Astrofaza zdaje się jeszcze jest, nie? Taki całkiem fajny. No, tam mi się bardziej te anglojęzyczne podobają, tam z kolei dopiero się dzieją ciekawe rzeczy. No, dlatego jakby patrzę na to troszkę tak bez specjalnej uwagi. Natomiast tutaj te wykłady są o tyle fajne, że one rzeczywiście wchodzą w głąb i bardzo mocno ocierają się o filozofię, co mi się szalenie podoba, zwłaszcza, że ja też w jakiś sposób szukam w nich czegoś więcej niż tylko prostego wytłumaczenia, jak tam coś działa we wszechświecie. I oni, bo jest jeszcze jedna postać, o której zaraz opowiem, robią to bardzo dobrze, więc bardzo polecam gorąco wpisać sobie właśnie Krzysztof Meissner albo Michał Heller. To są takie dwie postacie, ten drugi jest duchownym katolickim księdzem, który jest jednocześnie właśnie uczonym, zajmuje się również fizyką, kosmologią, ale i filozofią. I łączy to bardzo fajnie. I właśnie książka, którą teraz czytam, którą też czytałem sobie będąc w górach teraz na Sylwestra, to jest Granice nauki. Bardzo fajnie, bardzo fajne podejście do tematu, tylko ostrzegam, to znaczy ja nie, tak jak mówię, ja nie jestem, w życiu żadnej tam, żadnego równania różniczkowego ani całkowego nie zmęczyłem. A on się tam czasami powołuje na takie przykłady, więc dla laika, takiego jak ja, to czasami jest taka próba przebrnięcia przez to, natomiast 90% tej książki czyta się bardzo fajnie, o ile ktoś jest zainteresowany tematem. Natomiast jest tam powiedzmy 5-10% takich zagadnień, które bez przygotowania, przynajmniej takiego podstawowego na temat fizyki, może być męczące. Ale to z kolei u mnie powoduje takie coś, że jak zacząłem czytać o Leibnicu i o właśnie równaniach różniczkowych i całkowych, to zacząłem szukać wiedzy na ten temat i plan na ten rok, jeden z planów to jest przynajmniej spróbować zrozumieć, co Leibniz tam kombinował z tymi równaniami. A wszystko to dlatego, że chciałbym kiedyś przynajmniej otrzeć, bo ja wiem, że to jest bardzo skomplikowana wiedza, o ogólną teorię względu się Einsteina. Także, no, tak dość ambitnie sobie ostatnio poczynam, zwłaszcza, że widzicie, to jest najlepszy argument na to, że jak człowiek ma zrobić coś na uczelnię, typu pisać pracę licencjacką, to się zajmuje wszystkim, tylko nie tym, co powinien, nie? No, także to tyle, jeżeli chodzi o czytanie. No i spędziłem sobie w zajebiście Sylwestra właśnie dopiero wczoraj wieczorem wróciłem z gór. Spędziliśmy ze znajomymi Sylwestra w schronisku na Błatniej. Bardzo, bardzo fajna impreza, kilkudniowa, także było bardzo sympatycznie. Trochę odpoczynałem, trochę się zrelaksowałem od tego wszystkiego, od tego zgiełku. No i to tyle ode mnie. Tak, no, dzień dobry. A może jeszcze z Giereczkowa. Tego się nie spodziewałem. Słyszałem, że coś tam o grach też czasem gadamy. Więc no, upnę coś na siłę. No, jedziesz. Ostatnio zakupiłem sobie, w zasadzie historia jest taka, że kolega z redakcji Osex zapytał się mnie, czy warto kupić Elite Dangerous. A ja mówię, no nie wiem, nie grałem w to, no ale opinie są raczej dobre, więc chyba warto, bo tam za 20 zł było na wyprzedaży na Steamie. Więc za dwie dychy, czy tam 25 zł, no to jasne, że warto, nie? No więc sobie kupił. No więc ja mówię, jak on kupił, to może ja też bym sobie kupił. A to se kupię. No i kupiłem sobie też te Elite Dangerous. Czyli poczekaj. On sobie kupił, ty sobie kupiłeś, to znaczy, że znowu tak, ja będę miał. Koniec. Czekaj, nie przerywaj tutaj pierwszym mikrofonie. Lubię to, no. No i mówię, dobra, no to kupię sobie tam te Elite Dangerous, kupiłem i powiedziałem drugiemu kumplowi z redakcji, mówię, ty wiesz co, nie uwierzysz, ale Osak sobie kupił grę taką, nie? Ja też sobie ją kupiłem. A Kamikadze mówi, a to ja też sobie kupię. No i kupił sobie, tylko on mi potem pisze, że on sobie kupił z wersją tam DLC Horizons. Ja mówię, aha, no to wiesz co, no to jak ty sobie kupiłeś Horizons, a my z Osaksem nie mamy Horizons, to razem sobie nie polatamy, no to muszę też teraz kupić Horizons. No to kupiłem te Horizons.
Nie, przepraszam. Oddałem tą grę Elite Dangerous, oddałem, zrobiłem zwrot, żeby kupić taniej wersję od razu z tym Horizons za tam 80 parę złotych. Już machnąłem ręką, dobra, niech będzie, że mamy te Horizons. No i gramy. No i Osax tak patrzy, że my mamy te Horizons. No i on też sobie kupił te Horizons. I efekt był po prostu takiego dominatami z powrotem. Kupił w końcu tą wersję z tą Horizons. Tylko, że efekt jest taki, że na razie gram w to tylko ja i ten Kamikadze, a ten Osax, który kupił to jako pierwszy, stwierdził, że jak zaczął się w stacji kosmicznej odbijać jak piłeczka w pinballu, to chyba oddał tą grę już. Także taka historia tej gry. Nie wiem, ona chyba była ciekawa ta historia tylko dla mnie, ale opowiedziałem ją. Okay. No i to tyle. Okej. Okay. To tyle u Wojtka. Rafale, co tam u ciebie w starym roku, w nowym roku? Co tam się działo? Zapowiedział, może zacznę, że Mikołaj przyniósł mi coś takiego jak kartę do Empiku prezentową, a że nie słucham muzyki z płyt i nie czytam książek jak Wojtek, to postanowiłem wydać na jakąś grę. Tą grą okazały się Watch Dogsy drugie. Za 259 zł, bo ta Empik. No właśnie nie, o to chodzi, że jeszcze były promocje świąteczne do końca roku i ona była przeceniona najpierw na 119, a potem na 79, więc 5 dych jeszcze z kuponu odjąłem i tak naprawdę 3 dychy tylko zabuliłem, tak więc całkiem spoko, plus zamówiłem sobie jeszcze używkę za drugie 3 dychy gdzieś z Allegro, więc jedynkę i dwójkę sobie pewnie ogram lada dzień. No a poza tym wstrzymywałem się od kupna tego Gran Turismo, bo kupiłem je jeszcze w listopadzie, ale poza jakimiś tam krótkimi podejściami, jazdami, to tak naprawdę poczekałem do tej sporej łatki, która weszła przed świętami. Powiedzmy, że trybem single to nie do końca jest tak, bo po prostu dorzucone zostały tam jakieś turnieje, tak? Takie bardziej rozpoznawalne z pierwszej części, ale wciąż jakoś to nie jest dokładnie to samo, ale wtedy zacząłem grać w Gran Turismo i praktycznie codziennie po godzinkę, dwie, trzy trochę tam najeździłem się w tym i w sumie ciekawe jest to, że ta gra potrafiła mnie do tego zmotywować, żeby codziennie zawsze, wiesz, znaleźć chwilę na odpalenie konsoli, żeby jakiś tam trening dzienny czy coś w tym stylu zrobić, odblokować, tam jakieś są nagrody za to, zawsze jakieś auto ci wpadnie, jak dziennie jakąś ilość kilometrów przejedziesz, więc to jest całkiem fajny bonus, no ale to więcej będzie zaraz, to teraz nie będę się na tym rozwodził. No i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o giereczkowo. Będę miał też na celowniku kolejną super nowość, czyli Battlefielda 1, bo też gdzieś mam tam w zasięgu. No i wiecie, no wciąż jeszcze tam czeka parę gier na ogranie, więc po kolei będę się starał to niszczyć i gdzieś tam przekazywać dalej, nie? Z czasem jest nie najgorzej, więc po tym jak trochę tam odpocznę od Gran Turismo już niebawem, bo już mi niewiele zostało do wbicia do takiego poziomu, że ten single będzie całkowicie zamknięty, tak naprawdę może tam, nie wiem, z 20% albo nawet mniej, więc potem sobie zrobię przerwę i do multi wrócę za jakiś czas, jak się tam wyposażę w plusa, bo na razie wciąż nie ma sensu. W sumie to ciekawe, że już chyba trzeci czy czwarty miesiąc szukam jakiejś wymówki, żeby kupić tego plusa i jakieś te gry, które się pojawiają, to albo są słabe, albo już je miałem, nie? Bo to się zaczęło jeszcze wtedy, jak był Metal Gear, teraz Deus Ex, coś tam jeszcze było po drodze i tak wszystko jakoś omija mnie, co ciekawe, jakoś nieszczególnie czuję parcie, żeby kupować ten abonament na chwilę obecną. No i tyle. Jak kupię, to będę się wtedy martwił o część multiplayerową tego Gran Turismo. No i w zasadzie chyba nic więcej dobrego nie można powiedzieć, jeżeli chodzi o giereczkowo. Filmów nie było, książek nie było. No to tyle. Co tam, Krystian, u ciebie? Dobra. O, u mnie jak zwykle było bardzo dużo. Nie wiem, czy... Rafale, przypomnij mi, bo nie pamiętam po prostu, czy ja mówiłem o tym, że przyszedłem, zrobiłem platynę w Witnessie? Nie wiem, czy w Witnessie, bo ostatnio mówiłeś, że wywalasz Destiny i już skończyłeś jakby bawienie się z tym. Tak, tytułem, tak, tak, okej. To o Witnessie mogłeś nie wspominać. No dobra, bo tam jest dosyć ciekawa rzecz. Dobra, no to tak, faktycznie, Destiny 2 wyrzuciłem.
i już że do tej gry nie wrócę, nawet jeżeli wyjdą zajebiste dodatki do niej, to nie wrócę, już skończyłem z tym tytułem. Tak, ale zrobiłem platynę w The Witnessie. Słuchajcie, tam są challenge na samym końcu, to jest, macie na to powiedzmy jakieś 6-7 minut, żeby zrobić różne zagadki, które tam są, one są zawsze losowe i są strasznie trudne. I powiem wam, że zajęło mi to, nie wiem, z 7 godzin w sumie, żeby po prostu to zrobić, no bo oczywiście jak tam powiedzmy rozwiązujecie 20 zagadek, w tym one są bardzo różne, pod koniec jest bardzo ciężko i coś wam nie wyjdzie albo na, nie wiem, piątej zatrzymujecie się dłużej, to w sumie możecie robić restart. Więc to i to wszystko trwa 6-7 minut. To jest dosyć czasochłonne i ciężkie. I powiem wam, że jest tam pewien etap, gdzie te zagadki są stosunkowo, no może nie tyle ciężkie, co po prostu trzeba po prostu na nie bardziej się na nich skupić i znalazłem sobie bardzo fajny poradniczek w internecie, taki można nawet powiedzieć generator jednego typu zagadki, po prostu wrzucacie w ten generator jak wygląda te wasza zagadka tego typu. No i wam się generuje, jak macie iść. No i dzięki temu, może nie dzięki temu, ale na pewno bardzo mi to ułatwiło, bo pewnie prędzej czy później bym i tak to zrobił, bo miałem ostrą spinę, ale w końcu mi się udało i powiem wam, że jestem zajrany. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to z giereczkowa, to przeszedłem The Last of Us. Powiem wam, że o tej grze już chyba wszystko zostało powiedziane. Ja tylko mogę z swojej perspektywy powiedzieć, że faktycznie tam fabuła naprawdę jest mocna. To, co się dzieje w tej grze... Powiedz mi, Krystian, no. Przepraszam, że tak przerwę, ale... Okej. Okay. To nie ty mówiłeś, że tam masz wywalone na The Last of Us? Ja mówiłem, tak. Ale Rafa mówi, ja też mówiłem. No właśnie, a powiedz mi, co się skłoniło, żeby sięgnąć po tą grę? Wiesz co, bo dwójka wychodzi w tym roku. I tak sobie pomyślałem, żebym sobie może pograł w tą dwójkę, bo może ta dwójka by była lepsza. Ja grałem w jedynkę, ale nie wiem, chyba tam z pół godziny, może zrobiłem 45 minut i mnie trochę odrzuciło. Ale później wszedłem w to i gra jest naprawdę niezła. Fabularnie jest zajebista. No powiem ci, że dawno nie grałem w tak dobrą fabularnie grę. Ale ten gameplay jest taki sobie, no. Ile razy ja używałem drabiny, żeby gdzieś wejść, albo ile razy ja podnosiłem kogoś, żeby wejść to, żeby ta osoba weszła wyżej, albo żebym ja wszedł wyżej. Po prostu jakieś takie mechanizmy, moim zdaniem archaiczne i powtarzające się ze względu na to, bo taką mamy mechanikę i tak ma być. I czasami w głupich momentach, w głupich sytuacjach nie lubię czegoś takiego. Tam są elementy skradankowe, dosyć mocne, jakiś steel plus zaczerpnięte z Uncharteda, strzelanie i tak dalej. Tylko że to jest bardziej ala survival, więc musimy martwić się o naboje mamy zawsze tego dosyć mało i po prostu ten gameplay, sam gameplay, jest taki sobie, nie porwa mnie, wolę jednak grać w Uncharteda. Wiadomo, że tu jest trochę ciężej, ale tam coś nie do końca udało się moim zdaniem, ale sama fabuła mnie zrobiła, nie pamiętam, żebym grał w coś tak dobrego. W sensie fabularnie. Tak czy siak zrobiłem, przeszedłem już raz, oczywiście do platyny jeszcze troszeczkę mam, więc teraz przechodzę drugi raz na wyższym poziomie. Jest jakiś fajny glitch dosyć, że zrobiłem właśnie w sumie to, co trzeba, więc przechodzę teraz drugi raz i jak mi się uda, powinno mi się odblokować wszystkie poziomy trudności i nie gram na najwyższym. Zobaczymy, czy mi się to uda, znam wam relację. Więc The Last of Us, bardzo dobry tytuł. Ja myślę, że dla gracza, który jest casualem, to jest naprawdę bardzo dobra gra. Naprawdę bardzo dobra gra. Ale jeżeli ktoś, kto grywa dużo tytułów, ta mechanika jest powtarzalna, ale fabuła nie. I dla samej fabuły w sobie można ogarnąć ten tytuł. On jest w sumie już stary tam. Ale tylko wspominałem, że zrobiło to na mnie wrażenie. Słuchajcie, poza tym... No, mnie będzie zgieroczkowa dosyć dużo, bo święta były, tak? Więc trzeba było pograć. No, Wojtek leci w góry, Rafał w sumie Gran Turismo, można i tak, no. A ja jednak pograłem parę tytułów. Słuchajcie, kolejną rzeczą, którą grałem, będzie Skyrim VR. Mam tego Skyrima, pograłem już trochę na tym VR-ze i powiem wam, że jest to dosyć ciekawe doświadczenie,
Aczkolwiek już wiem, że nie dla wszystkich, bo poziom skomplikowania tego wszystkiego jest na jakimś tam poziomie i na razie mi się w to gra dziwnie. Cały czas odkrywam sterowanie w tym Skyrimie, w sensie, że staram się go wyuczyć i nauczyć, żeby mi się komfortowo w to grało, a po tam, nie wiem ile przegrałem, może 2 godziny, jeszcze nie mam tego komfortu takiego, którego bym chciał, że wskakuję i wiem, co mam robić i jest to zajebiste, bo czasami się zastanawiam, mam taki ułamek sekundy, a żeby zrobić to, no to muszę nacisnąć to, to i to. I sobie tak przypominam po prostu, bo jeszcze nie mam automatyzmu tego sterowania. No ale powiem wam, że wrażenia są naprawdę bardzo dobre. Sam jeszcze zastanawiam się, jak będzie z tym, że tak powiem, poziomem trudności, no bo on jest tam ustawiony dosyć nisko ze względu na to, że to ma być bardziej takie ala doświadczenie. Aczkolwiek jeżeli chce się tego po prostu dobrze wyuczyć i później sobie zwiększyć poziom, żeby miał jakiś challenge w tym Skyrimie, a tam tych poziomów trudności jest trochę. No, więc ogólnie Skyrim jak najbardziej fajnie, nie będę o nim się za dużo rozwodził, jak się steruje, 2 movami, jak w ogóle można grać, 2 pilotami i w ogóle chodzić i tak dalej, nie będę o tym mówił, zostawię to na kiedy indziej, ale pierwsze wrażenie są jak najbardziej pozytywne, tak, i coś jeszcze chciałem powiedzieć, aha, i tak na zakończenie jeszcze chciałem powiedzieć, czekajcie, bo tak sobie myślę, czy wszystkie te przyjechałem wam gry, które mam na tym. Słuchajcie, i na zakończenie chciałem powiedzieć o planszówce, ale to planszówkę też tak powiem wam, że jest coś takiego. Słuchajcie, ostatnio miałem trochę wolnego czasu, oczywiście tak jak mówiłem, więc grałem sobie w planszówki i ja mam dużo tych planszówek, w niektórych nie znam zasad nawet, po prostu leżą, no i ostatnio sobie pomyślałem, a dobra, co czas coś ogarnąć nowego, więc walę te 20 stron tekstu i ogarniam zasady. No i padło na alchemików. Bardzo fajna planszówka, w której naszym zadaniem jest tworzenie różnych mikstur. Tworzenie różnych mikstur, macie różne składniki, miksujecie je i patrzycie, co wam wyjdzie. I ogólnie to jest cały system z tym powiązany i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna z niewielu planszówek, w której używacie telefon, żeby w nią w ogóle zagrać, bo na telefonie powiedzmy, że mamy sześć różnych substancji może wam wyjść i na telefonie resetujecie sobie to i resetujecie kombinację powiedzmy 10 albo 12 składników i tylko w telefonie macie informację, że na przykład połączenie żaby z muchomorem da wam na przykład jakiś niebieski płyn, ale w innej grze da nam czerwony płyn, a jeszcze w innej zielony. I w telefonie się to wszystko resetuje i wy sobie skanujecie telefonem te składniki, które chcecie wymieszać i wam fajnie to wszystko wychodzi na telefonie, jaki kolor zrobiliście. I powiem wam, że to jest właśnie jedna z takich niewielu gier, w której połączenie jest telefonu plus planszówki i wychodzi to naprawdę zajebiście. Ja się w to trochę wciągnąłem i naprawdę grało mi się w to naprawdę bardzo przyjemnie i będę na pewno bardzo, bardzo często do tego wracał. No, więc to tylko to chciałem powiedzieć. I jeszcze sobie właśnie przypomniałem, że miałem sobie teraz opcję sylwestrową, więc u mnie była też konsola brana pod uwagę, no i właśnie grałem w tą grę Ty jesteś ty. No i trochę w to pograłem w całą tą zabawę, że tak, ściągamy grę, mamy tam do 6 telefonów i sobie tam challenge'ujemy. No, powiem wam, że całkiem nieźle się to sprawiło i jak najbardziej polecam to w party, bo powiem wam, że wszyscy się całkiem nieźle bawili. Ja już nie mówię o dzieciakach, które tam pijały i w ogóle chciały cały czas grać, już była w sumie koło drugiej, już nam się w sumie nie chciało, bo graliśmy dosyć długo. Jeszcze przed nowym rokiem, w ogóle nowy rok za bardzo nie zauważyłem, bo po prostu graliśmy na PS4 w to. I jak najbardziej to jest ten playlink cały, to jest fajna opcja, mam nadzieję, że będzie więcej gier na ten temat. Pamiętam, jak Rafa bardzo często wymyślał nowe rzeczy związane ze wszystkim, ja w ogóle mam nowy pomysł na grę, która by to wykorzystywała. Ale oczywiście o tym nie powiem, może kiedyś powiem. Tak czy siak ma to potencjał, na razie to co jest na konsoli to jest jeszcze to na zasadzie tego turnieju BAS, gdzie się wykorzystuje telefony zamiast guzików, to też może być niezłe. Znaczy kolega mi mówił, że nawet, że jest niezłe,
ale nie aż tak rozbudowane jak Bas, ale za 84 zł to jest w miarę okej. Więc czekam na więcej takich gier, bo reszta to są interaktywne filmy, co jest dosyć słabe, no bo obejrzymy 2 godziny film i koniec. Więc ta technologia jest bardzo fajna. I słuchajcie, to chyba tyle, jeżeli chodzi o mój krótki Hyde Park. Ja nie mówię, czy coś oglądałem, czy nie. A Rafale, tak jeszcze tylko powiem, zacząłeś Gotham, ten ostatni sezon? Zacząłem. Ale powiem ci tak, że po tym, jak Netflix przyzwyczaił nas do jakiegoś tam poziomu i co tam ostatnio oglądam... Tam nie, kompletnie nie mam ochoty tego oglądać. Nie, no ale to jest jakieś nieporozumienie. Albo ten ostatni sezon jest tak słaby, albo po prostu ten serial miał jakimś tam właśnie mniej więcej taki poziom, ale my już weszliśmy na trochę wyższy poziom i tak... No, wydaje mi się, że miał trochę lepszy. No ciężko tak wstecz się, wiesz, wrażenia odnieść, ale wydaje mi się, że miał trochę lepszy. No parę rzeczy na pewno bym inaczej pociągnął, bo to teraz jest jakieś takie, wiesz, jakaś taka gimbaza. Ale dobrze, że mi przypomniałeś, bo zajebisty serial znalazłem właśnie na Netflixie i to bardzo mało znany gdzieś tam i polecany. Mhm. A po ostatnim to chyba dosyć dobrze okazało się, że wchodzi to, co gdzieś tam wynajduje. Jak tam Wojtek się tego prezydenta tam podkochał. Wojtek, tam w ogóle na bieżąco podleciałeś z tymi wszystkimi? Jestem jeden odcinek chyba jestem w plecy. No, to ten ostatni cię pozamiata, no to taki jest solidny. Dobra, słuchajcie, trafiliśmy na serial, którego pierwsza część jest dostępna, tam nie nazywa się to oficjalnie sezon, tylko część, podzieloną tam na ileś odcinków. Trochę ma to związek z tym, że to jest taka mocno zamknięta historia i tam nie ma co oczekiwać, że będzie jakaś w świecie nie wiadomo jak rozciągnięta ilość sezonów. Podejrzewam, że się skończy na 2. Opowiada to o napadzie. I o grupce osób, które tam pod wodzą jakiegoś typka dokonują napadu. I wyobraźcie sobie jakieś najlepsze filmy, które po prostu sensacyjne o napadach na bank czy na inne takie jakieś miejsca oglądaliście. I wyobraźcie, że po prostu macie 45-minutowe odcinki, gdzie cały czas ten poziom jest zachowany i cały czas się to dzieje w takim bardziej powiedzmy rytmie, no że dużo się dzieje, że to nie jest sztucznie rozciągnięte, tylko po prostu mniej tych skrótów, które tam powiedzmy fabularne trzeba zastosować w filmie, to tutaj powiedzmy takich skrótów nie ma i cały czas się przy każdym odcinku tak dobrze bawisz, jakbyś sobie włączał, wiesz, ten film na ratę oglądasz. I serial ten się nazywa Dom z papieru. Jest to produkcja bodajże hiszpańska. Oni tam jeżdżą satami i w ogóle. I gadają po hiszpańsku. To jest najśmieszniejsze, że ten język jest taki, wiecie, melodyjny i po prostu tak fajnie brzmi, jak oni tam wykrzykują sobie szybko jakieś słowa i tam, wiesz, piccolo Francesco, te refere, nie, wiesz. Fajnie się to tam składa. Ale nie, to pasuje, to nie jest jakoś tam źle, to jest, wiesz, ładny język, nie? Bardziej mi to pasuje niż, wiesz, włoski czy niemiecki, chociaż w sumie ten zacząłem Darka oglądać, bo to też taki, wiesz, dobrze oceniany, tylko o nim z kolei jest głośno, tak, że, wiesz... Scheiße. Tak, no ten niemiecki nie boli jakoś tak bardzo w tym serialu. Tam Dom z papieru jest dostępny tylko z napisami polskimi, nie ma lektora, więc słychać dosyć dobrze ten język, ale moim zdaniem to jest na plus i jak najbardziej polecam wam ten serial. Myślę, że się wciągniecie od razu od pierwszego odcinka. Ja specjalnie omijam dosyć mocno fabułę, bo tak naprawdę no od początku zaczyna się akcja, a potem ona jest przecinana powiedzmy takimi retrospekcjami jakimiś odnośnie wydarzeń tam z poprzednich miesięcy powiedzmy, które wyjaśniają i odkrywają przed nami jakąś tam fabułę, historię bohaterów, nie? Taki dosyć sposób powiedzmy często spotykany gdzieś tam w filmach, że nie znamy na początek bohaterów i potem się dopiero o nich dowiadujemy, ale
Tutaj to pasuje jeszcze bardziej i ma tam jakieś uzasadnienie, nie? Więc jak dla mnie jest to bardzo fajnie zrobione i dobrze, że tak to zostało rozwiązane, a nie na drugą stronę. Gdzieś tam, że wiecie, wszystkie przygotowania i tak dalej, nie? Tylko od razu gdzieś tam akcja, więc tempo fajne, wszystko mi się w sumie w tym serialu podoba na chwilę obecną. Mam nadzieję, że tam dalsza część nie będzie jakoś mocno sztucznie rozciągana. Zobaczymy. Dom z papieru, powtarzam jeszcze raz i możemy lecieć dalej. A to takie pytanko, czy ktoś widział może Koronę Królów? Wczoraj była premiera chyba, tak? Wczoraj była premiera? Tak. Coś tam parę dni temu. Jak? Ej, bo... Nie wiem, nie widziałem. Aha. Właśnie, tego jestem ciekaw. Rafał? Ja widziałem tylko porównanie z postaciami z Gry o Tron. Że jest jak jeden do jednego, jakieś tam odnośniki mają, wiesz, główne postacie. Inspiracje. Ja to słyszałem, że tam wyprodukowanie jednego odcinka to jest 200 tysięcy złotych. Mhm. Nie wiem, czy to jest dużo, czy nie. Tak mówię. Wiesz, biorąc pod uwagę, jak widzę... No to jest kręci, sporo. Ja myślę, że jak na realia polskie, to sporo. To nie jest dużo. Ja widzę, jak się kręci jakieś seriale. No chyba, że ktoś tę nowelę nakręcić, przepraszam. W Warszawie, wiesz, non-stop się spotyka jakieś plany zdjęciowe, wiesz, pod jakimiś tam budynkami, wiesz, porozstawiane te ciężarówki. Biorąc pod uwagę, ile przyjeżdża ciężarówek z samej obsługi takiej, wiesz, technicznej, jakieś jedzenie, coś tam, garderoby, tego typu rzeczy na taki plan, do zwykłego jakiegoś, wiesz, bloku, gdzie w mieszkaniu po prostu kręcą tam parę scen, to uwierz mi, że te 200 tysięcy to jest nic. Ale jeżeli chcesz dobry serial z dużym budżetem, to na Showmaxie będzie Botox wyserialowany. No to akurat wiemy, byłem w kinie na normalnym i pewnie ten serial też wciągnę, bo ja lubię takie gówno oglądać. No, ale jestem ciekawy, czy oni pociągną kontynuację, czy najpierw potną film. Znaczy nie, no słuchaj, jeżeli film trwał tam dwie z hakiem, nie, no wiadomo, że to, bo mówię, pociąć tak jak jedynkę, czyli tak, to tak, będzie tak, razem tak, z tylko, rozwinięciem że... historii i tego tylko, typu rzeczami. Tak? Tylko nie wiadomo, ile będzie odcinków, bo nie ma żadnej informacji, bo może to być jakiś miniseria 4-6, a jeżeli 10 odcinków, to wydaje mi się, że będzie może jakaś dalsza historia. Z tym, że... Tam jest tak, że tam wątków było tyle otwartych, że to nie jest problem, żeby jakieś sceny były powydłużane, wiesz, a bo ta będzie robiła jeden biznes więcej, a ten będzie robił dodatkowo kilka operacji i tak dalej, więc to wiesz, takie gówno można tam rozciągać w nieskończoność tak naprawdę. No może, że zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch filmach, ale to tylko szybko przelecę. Słuchajcie, pierwszy film nazywa się... Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Nie wiem, czy oglądaliście. Nie oglądaliście pewnie. No to bardzo dobrze. To zazdroszczę wam. Słuchajcie, film jest włoski. Nazywa się Perfect Strange. Tam jakiś angielski tytuł, bo po włosku to jest jakiś pojebane. I teraz tak. Wyobraźcie sobie grupkę znajomych. 8 osób. Wszystko się dzieje w jednym domu. Spotykacie się na jakimś obiadku, fajnie, i ktoś z waszego towarzystwa, powiedzmy, że tam są trzy pary i jeden koleżka, który miał wziąć swoją dziewczynę, ale niestety ona zachorowała i nie przyszła, więc siedzą sobie w siódemkę i jedna osoba przy jej jedzeniu wymyśla sobie opcję, że słuchajcie, od teraz wszyscy wyjmujemy telefony i wszystko, co dostajemy, co kto zadzwoni, SMS, czytamy. I ewentualnie jak ktoś zadzwoni, to na głośnik. To francuski, widziałem. To jest włoski. Bardziej włoski, to jest włoski. Przepraszam, włoski. Oglądałem to. O Boże, ale to było, kurde... Znaczy, sam film był... Znaczy nie, bo tam jak to wszystko mogło być naciągnięte, bo było na 100%, to swoją drogą. Ale po prostu to jest dla mnie cała psychologia ogólnie. Wszystkiego. I ogólnie ja jak najbardziej polecam. Zobaczcie, co się dzieje, jak po prostu... Nie, jak najbardziej. Ja to też polecam, żeby obejrzeć. Tylko z mojej strony jest jedna uwaga. Że? Nie oglądajcie
znaczy obejrzyjcie sobie ten film sami, nie oglądajcie go z dziewczyną, bo ile razy ona po drodze zacznie się na ciebie patrzeć, wiesz, widząc jakieś tam podobne rzeczy, podobne zachowania, biorąc pod uwagę tam cyrki, jakie się dzieją przy tych telefonach, nie, albo zacznie się zadawać ci pytania takie, jak padają na ekranie, czy ty byś też to zrobił, albo czy ty mi, nie wiem, ten zaraz to zrobisz, tam zrobisz, odblokujesz telefon, te referę i tak dalej, to nawet jeżeli, kurwa, jesteś czysty jak łza, to na cholerę ci ten problem, nie? Serio, film jest śmieszny, fajny do obejrzenia. Fajny, fajny. Najlepiej samemu i kurwa nie robić sobie problemów. I daję wam trochę do myślenia ogólnie. Dobra, słuchajcie, to właśnie to sobie obejrzałem. I drugi mi się podobał ten finał cały, że on miał takie zakończenie. Finał był świetny. Przewrotne takie, nie? Że to nie było, wiesz, tylko i wyłącznie głupota, tylko tam jednak ciągnął się taki, wiesz, wątek z jakimś przesłaniem, nie? Które, wiesz, nie dotyczyło tylko tego telefonu, a powiedzmy jakichś takich relacji międzyludzkich, no to było spoko. Głębszych rzeczy, no. Tak, właśnie to było spoko. No bo właśnie wiem, o czym Rafale mówisz, ale nie będziemy spoilerować, więc ten. I słuchajcie, drugi film to jest też dosyć nietypowy film. Weź powtórz tytuł, bo tu nie wiem, tak powiedziałeś, że ja nie zrozumiałem nawet, to oni też nie znajdą. Ten film nazywał się... Ja nie chciałem pytać, bo wyszło, że was nie słucham. Słucham? Że co? Że ja nie chciałem dopytywać, bo by wyszło znowu, że... No właśnie, już Wojtek też nie usłyszał, no Krystian. Film nazywa się... 20 razy. Dobrze, film nazywa się Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Angielska nazwa tego to jest Perfect Strange albo Perfect Strangers. O ty dziadu. Co? Piwo sobie otworzył. Nie, to była cola. To była, no jak, to cola. Nie, to piwo w puszce. Aha. No, ale to jest podcast plus 18, więc on może pić sobie takie rzeczy. No więc. Ale ja też. To jest ten film. Dobra, już, Wojtek, nie wpierdalaj mi się. Idź sobie. Dobra, więc to chciałem wam powiedzieć. Słuchajcie, i drugi film też nietypowy, bo mówię tylko o nietypowych raczej takich. To ja idę po piwo. Co? Powiedział, Wojtek, powiedział, że też idzie po piwo, bo ma mega kaca po 4 dniach chlania. Nie słyszałeś? Aha, dobra. Tak, nie. Okej. Okay. Słuchajcie, drugi film, o którym chciałem powiedzieć, to jest dosyć ciekawe. Film nazywa się Loke. Rafał, oglądałeś? Nie kojarzę. Koleżka jedzie z Birmingham do Londynu w samochodzie i kamera jest w samochodzie, kamera jest tylko przy tym koleżku i tak 1,5 godziny. To ma budżet na pewno, kurwa, duży. No, to ma rewelacyjny budżet, ale słuchajcie, tak, film jest już trochę starszy, z 13, główną rolę gra Tom Hardy. Tom Hardy jest bardzo dobrym, fajnym aktorem i robi to świetnie, nie? I zobaczcie go sobie, bo to jest naprawdę ciekawe, jak jedna osoba gra w tym filmie, bo tylko jedna osoba gra, tylko słyszycie rozmowy telefoniczne tej osoby z innymi ludźmi, jak przez, nie wiem, no, półtorej, jak przez 2 godziny może się zjebać komuś kompletnie życie i poza tym jak on dobrze to robi, jak on to wszystko dobrze, zajebiście robi, że tak na dobrą sprawę można wyłączyć cały ten obraz i go tylko słuchać. I go tylko słuchać, słuchać tych rozmów między tymi wszystkimi osobami, z którymi on prowadzi. Fajny film, zupełnie co innego, bo widzimy tylko jedną osobę w tym filmie. On jest gdzieś na Netflixie, czy coś? No, ja tego to ja nie wiem. Nie, chyba raczej nie, bo to jest bardzo duża produkcja. Chyba 250 milionów kosztowałoby produkowanie tego filmu. No. Nie, bo jak powiedziałeś o słuchaniu, to sobie tak pomyślałem od razu, że wiesz, dobry film do ściągnięcia, puszczenia w samochodzie, wiesz, w trakcie, jak ty jedziesz, nie? I... Ja tak czasami sobie puszczam. No i powiem ci, że to by było spoko właśnie w trakcie jeszcze jazdy sobie słuchać coś takiego. Nie wiem, Rafale, ale chyba na chociaż nie wiem, no i ja tego z Netflixa nie obejrzałem. Ja sobie kupiłem wersję DVD za 5 funtów, powiedzmy, nie wiem, w Tesco. Może być? No, więc jak najbardziej też zobaczcie sobie ten film. Dobra, słuchajcie, bo to jest podcast o filmach, więc może przejdźmy w końcu do gier. Słuchajcie, jakieś newsy? Macie coś, czy nie? Tak, nowy rok wyszedł. Okej, okay, dobra, więc w takim razie, słuchajcie, przejdziemy sobie do tych życzeń. Rafale, ze względu na to, żeby to był twój pomysł, to powiedz, jakie masz... Nie, ja na końcu, o, Wojtek. Kurwa, Mariusz. Wojtku, ze względu na to, że ty jesteś zawsze pierwszy, to teraz będziesz też pierwszy. I Wojtku, jakie masz życzenie w tym roku growe? Wojtek wrócił z tego piwa, czy nie? On poszedł do sklepu. Dobra, to ty powiedz pierwszy.
Naprawdę on poszedł do sklepu? No Jezu, nieważne. No dobra, więc słuchajcie, tak sobie pomyślałem, co to mogłoby być i tak na dobrą sprawę. Jedyne, co mi przyszło do głowy, co bym chciał, żeby w tym roku było fajne i żeby w tym roku się to udało i żeby po prostu to wyszło dobrze i dobrze się sprawiło, to jest oczywiście gra i typ gier, których lubię, czyli kooperacje, w którym współpracujemy razem. No Destiny to się nie udało, więc mam nadzieję, że Warhammer Vermintide 2 spełni moje jak największe oczekiwania i będzie dobrym tytułem. Już na gameplayach, co są zapowiedziane, są pokazywane w internecie, wygląda to bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba opcja, że nie będzie takiej chmary tego wszystkiego, tylko będą to raczej przeciwnicy, których ciężej będzie pokonać. Trzeba będzie trochę pokombinować przy walce z nimi, ale idą bardziej na jakość tych przeciwników, żeby było trochę ciężko, żebyśmy się z nimi trochę pomęczyli, niż ilość. Więc to jak najbardziej mi się podoba i jestem nawet za tym, bo czasami taka chmara, jaka wybiegała w jedynce, no to bardzo ciężko było ogarnąć, bo wynika, przepraszam, że ci się tutaj wbije, ale to też wynika z charakterystyki skavenów. Bo skaveny to jest taka po prostu szaleńcza, nie? Taka zaraza. Tak, no oczywiście, tylko że ilości ich były trochę, moim zdaniem, horrendalne. Chciałbym ci zauważyć jedną rzecz, nie wiem, czy grałeś w Left 4 Dead, ale to jest kalka. Z tym, że Left 4 Dead było o tyle prostsze, że się do czegoś strzelało. Głównie się strzelało. Więc wszystkich tych zombiaków, które na ciebie biegły, brałeś na odległość. A w Warhammerze jest zupełnie inaczej. Ty walczysz z nimi z bliska, w związku z tym, jeżeli wybiega ich taka chmara, to masz ciężej, no bo musisz machać tymi mieczami czy innymi toporami i jest ciężej, łatwiej jest dostać obrażenia, w związku z tym charakter rozgrywki się trochę zmienia. To jest kalka jeden do jednego, tylko że tu jest broń biała, a tu masz normalnie strzały. Więc tak czy siak na tej dwójce to, co widziałem, bardzo mi się podoba, że jest tego mniej. Widzę, że będzie bardziej skillowe w sensie takiej walki z jakimiś takimi bossami, to jest świetne. Oczywiście grafika wygląda bardzo dobrze, ale obawiam się, że na konsoli nie będzie tak dobrze wyglądać. I co? No i oczywiście bardzo fajnie, że zostanie zastosowane drzewko umiejętności tych bohaterów, no bo faktycznie no, tam tylko mogliście mieć, w pierwszej części mogliście mieć tylko poprzez różne swój ekwipunek jakieś tam umiejętności. Tutaj troszeczkę idą inaczej, bo pewnie będzie ta sama opcja i będzie to dalej działało, plus każdy będzie miał jakieś tam drzewko umiejętności. Jestem ciekaw, czy to drzewko będzie się polepszać w trakcie gry i koniec, i od nowa, i wszystko od nowa, i kolejna gra, czy po prostu w trakcie gry robimy progres jedną postacią 50 godzin, mamy ją wymaksowaną i robimy kolejną. Tego do końca... Wnosząc po tym, co zrobili w 1C, to raczej nie będzie tak, że wydaje ci się, że już masz wymaksowaną, a oni potem zrobią jeden dodatek, drugi dodatek, trzecie DLC i będziesz miał ciągły progres i to jest całkiem spoko. To jest całkiem spoko, szczególnie, że teraz czytałem, że chyba w zeszłym miesiącu wyszło jakieś DLC, w grudniu właśnie, do jedynki. Tak czy siak, słuchajcie, ja uwielbiam taką grę. Bardzo ubolewam, że Left 4 Dead 3 nie będzie, ale jak już wiemy, Valve nie robi trójek w ogóle, więc szkoda. A mam nadzieję, że to spełni moje oczekiwania. W jedynkę się zakochałem, ale może też na bez zrobił jak ryba. No, nie było takiej innej gry i po prostu może dlatego, chociaż nie ukrywam, no Vermintide był świetny i na dwójkę po prostu czekam. I to jest, powiem wam, że to jest jedna z niewielu, jak nie jedyna gra, którą mogę kupić na premierę, którą po prostu pójdę do sklepu i kupię, chociaż pewnie tak w ten sposób tego nie kupię, ale to jest właśnie ta gra, której mógłbym to zrobić. Której mógłbyś nie ukraść ewentualnie. I to tak w ogóle nie znając, czy to w ogóle będzie dobre, czy nie. Mam to samo wrażenie, wiesz, bo też się zastanawiam, czy po prostu sobie wcześniej nie kupię jakiegoś preordera, ale ja mam problem z preorderami, że ja zazwyczaj mam w roku taki jeden tytuł, gdzie się decyduję na preorder i to zawsze jest błąd. Więc mam nadzieję, że tutaj
tego błędu. I to zawsze jest błąd? Błąd, tak. Zawsze, a, to jest jakieś błąd, zawsze to jest jakaś nietrafiona inwestycja, nie? Znaczy, no słuchaj, no to dlatego możesz posłuchać tego podcastu i na przykład już wiesz, że Krystian bierze coś takiego, w związku z tym to pewnie będzie dobre, no bo Krystian byle czego nie kupuje, nie? No, Krystian w ogóle nie kupuje. To jest chamskie. To jest chamskie. Dobra, no tak czy siak, może gdyby była jeszcze jakaś ciekawa kolekcjonerka. Ja ogólnie mam o tyle fajnie, że ja mam w Angry Game. Ten angielski sklep, tam bardzo znany, najbardziej znany w Anglii. I tam bardzo dużo gier, na przykład 80% gier, kupując w tym sklepie, dostają coś ekskluzywnego, tylko z tego sklepu. Na przykład dodatkową skórkę, czy dodatkowe coś, czego w ogóle nie zobaczycie w innym sklepie i w ogóle nie kupicie w żadnej grze. Bo to jest tylko z tego sklepu, taki ekskluzyw dla tego sklepu, od twórców, no nie? I może gdyby coś takiego było właśnie w Vermintide, bo bardzo często mają limitkę tylko i wyłącznie tam i nigdzie więcej. Może gdyby coś takiego fajnego właśnie było, to mógłbym się zastanowić nad tym. Po prostu bym się wyróżniał na tle na przykład innych graczy. No ale zobaczymy, ale słuchajcie, tak, to jest moje życzenie, żeby to po prostu się udało, chociaż wszystko na to wskazuje, że tak będzie i po prostu czekam, nie mogę się doczekać. Dla mnie w tym roku, pomimo tych mocnych, naprawdę mocnych ekskluzywów na czwórkę, ja się na to osobiście nie rzucam, na te gadowory to tak, no to będzie fajnie, ale za bardzo się na to nie rzucę. Days Gone będzie świetne, ale no nie wiadomo, czy po tych filmikach to będą tylko właśnie takie a la hordy, uciekamy, rozpierdalamy, uciekamy, czy tam będzie jakiś gameplay. No i ewentualnie jeszcze ten Spider-Man, ale na pewno Vermintide to dla mnie nie przebija po tych gameplayach, więc to tyle, takie jest moje życzenie, wysłuchaj nas, panie. Wojtku, a co tam u ciebie? Co ty sobie życzysz? Jeżeli chodzi o moje życzenia, to tutaj jest ich całkiem sporo, jedno z nich, ale takie najważniejsze dla mnie, to akurat jest związane może nie tyle bezpośrednio z jakimiś premierami gier, co raczej z premierami serwisów. No, jesteśmy tutaj już w fazie końcowej przygotowywania naszego serwisu, który jest takim następstwem Safe Projectu, ale też do Safe Projectu jakoś specjalnie nawiązuje nie będzie. Nazwy jeszcze nie mogę zdradzić, bo tam jeszcze szlifujemy, ale myślę, że to jest kwestia tygodnia. Tygodnia i powinien być już serwis gotowy, więc w następnym odcinku będę mógł zaprosić do odwiedzenia. I tutaj bardzo mi zależy na tym, żeby się fajnie rozwinął. No, to jest takie moje marzenie, taki mój plan na rok 2018, żeby za rok o tej samej porze sobie powiedzieć, o kurde, ale fajne, tutaj community nam wokół tego serwisu urosło, ale fajnie, możemy sobie tutaj coś fajnego razem wspólnie robić. To tak tyle, jeżeli chodzi o takie najważniejsze dla mnie rzeczy. A jeżeli chodzi o takie rzeczy giereczkowe i powiedzmy jakieś tak popkulturowe, to jest tego całkiem sporo i chyba dwie największe produkcje, które, jeżeli chodzi o gry, które by mnie tutaj interesowały i na których by mi zależało, to by był Sea of Thieves. To zresztą, o czym wspominałem już jeszcze w zeszłym roku, siorpnę sobie trochę wina, wasze zdrowie. Mhm. No, także Sea of Thieves to jest gra, która budzi ogromne moje nadzieje na fajną zabawę, taką w lekkim stylu, w koopie z znajomymi. I tutaj liczę na to, że uda mi się, może nam się to też wspólnie kiedyś pograć. Chociaż jak to będzie, to się zobaczy, ale te kolejne gameplaye i kolejne tam trailery i kolejne odsłony pokazują, że naprawdę jest na co czekać i cała ta otoczka, to, że tam bo Sea of Thieves, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to spieszę z wyjaśnieniem. Oczywiście gra w klimatach piratów, ale taka z przymrużeniem oka, nie taka poważna, nie taka tam, że będziemy wypływać flaki, raczej taka z taką tonacją troszeczkę bardziej kreskówkową, troszeczkę bardziej właśnie taką z przymrużeniem oka, gdzie naszym zadaniem będzie, no cóż, zebrać załogę i zdobywać coraz to fajniejsze rzeczy, coraz ciekawsze okręty, coraz śmielej sięgać po jakieś szalone
skarby gdzieś tam ukryte, czy to na wyspach, czy w podmorskich jakichś tam głębiach, czy jakieś tam zdobywanie kolejnych fragmentów, jakichś tam tajemniczych map, no mnóstwo jakichś takich ma być poupychanych w to fajności. A jedną z takich rzeczy, która budzi też nadzieję, to to, że tam nie będzie takiego systemu, w którym się kupuje nie wiadomo co, jakieś kolejne tam lootboxy i tak dalej, a już na pewno nie będzie to pay to win, bo gra będzie oparta po prostu tylko i wyłącznie o system po prostu kustomizacji, to znaczy personalizacją, może tak by to ładniej brzmiało, że te nasze postaci, te nasze okręty, to wszystko ma wyglądać tak, jak sobie wymarzymy, i to jest w zasadzie wszystko, tak? Oczywiście zdobywamy coraz to fajniejsze jakieś tam bronie, jakieś okręty, jakieś takie rzeczy, ale nie jest to podobno, no jak będzie, to się dopiero dowiemy, ale z tego, co widziałem, nie ma to być poukrywane za jakimiś rzeczami płatnymi, za jakimiś specjalnymi paywallami. Po prostu gramy i dostajemy różne fajności. To jest chyba taka gra, na którą najbardziej czekam, bo też wszyscy w redakcji jakiegoś takiego hype'u żeśmy dostali na to i czekamy. Czekamy do marca, zaciskamy kciuki za tą produkcję, żeby się fajnie udała. I zresztą, a ta druga, to chociaż jak zaczęliśmy mówić... Poczekaj, Wojtku, jeszcze nie przechodź, bo chciałbym trochę powiedzieć o tych twoich piratach, że powiem Dobra. Ci, że ja mam tak z Fortnite'em. Fortnite, tak? Tam jest ten tryb Battle Royale, gra mi się w to bardzo fajnie, ale powiem ci, że ja osobiście tak mam, że ze względu na to, że właśnie to jest takie kreskówkowe, a mam tylko PS4, mam mocnego peceta, staram się na nim nie grać w takie gry, w których po prostu wiem, że mogę, będą na konsoli. I powiem ci, że strasznie bym zagrał w tego PUBG. Bo jest właśnie bardziej taki realny i jest bardziej brudny i jest w ogóle taki, jaki być powinien survival. A Fortnite jest właśnie taki kreskówkowy i po prostu już żygam tym. Szczególnie, że ostatnio też grałem jeszcze w tych Paladins, Overwatch i po prostu żygam już tym. Chcę coś takiego brudnego, brutalnego, właśnie jak po The Last of Us. Chcę, żeby po prostu było bardziej rzeczywiście. I właśnie gdyby ten Sea of Thieves twoje całe było normalne, normalna gra o piratach, to nawet bym się tym zainteresował, ale właśnie ze względu na tą grafikę wolę jednak klimaty Warhammera, Vermintide'a i właśnie ten brudny klimat normalnej gry. Faktem to będzie za darmo, tak? Więc to jeszcze... Nie, no jak za darmo? To będzie za darmo? Nie będzie za darmo. Nie, no to płatne. To nie wiem, bo to mówisz jeszcze o kłustym mówisz jeszcze o jakichś skrzynkach, za które trzeba płacić. Nie, to może, żebym nie był źle zrozumiany. Gra jest normalnie płatna, ale ostatnio nie możemy być pewni, kupując pełną wersję gry, czy dostaliśmy już pełną wersję gry. No tutaj podobno nie ma być tego problemu. No a tak jak mówię, no jak będzie czas, pokażę. Mhm. Okej, okay. Natomiast... Natomiast gdyby nie była pokolorowana, to bym też się na nią skusił. Ale ta stylistyka, ja rozumiem, ona dla niektórych jest może zbyt jakaś taka, zwłaszcza jak ktoś właśnie się już nagrał w te Fortnite'y. A to ja powiem ci tak, że ja właśnie Fortnite'a nie gram ze względu na tą stylistykę taką gównianą. Która... No widzisz, to robisz tak. Zupełnie odwrotnie, co ja robiłem. No, dokładnie, więc po prostu, o ile w Sea of Thieves jakoś mi to pasuje do tego klimatu tych piratów i tam akcja jest troszkę nacisk na coś innego, to już Fortnite, no ten survival, jak sobie właśnie pomyślę o tych różnych pugbach i innych tam takich głupotach, battle royalach, to ten Fortnite mi się wydaje taki po prostu taki pustawy trochę, taki głupkowaty. A ta głupkowatość w tych piratach mi nie będzie przeszkadzała, bo to już wiem, że mi nie będzie przeszkadzała. Okej, no to zobaczymy. Czyli jak zwykle, Wojtku, podkreślasz to, że co roku w swoich życzeniach robisz błędy. I to będzie kolejny. Nie, ja mówię tylko, że kupowanie preorderów to jest pomysł. Czego? Preorderów. Preorderów, no tak. Chyba, że tak jak kiedyś Tomek powiedział nam, że jak kupiłeś jakąś tam wersję Xboxa, to dostawałeś coś do niej za darmo. Tylko do preordera.
A normalnie trzeba było do tego to kupić. Nie wiem, czy jakąś podstawkę pod to, czy coś. Ale wiem, że pre-order dawał ci po prostu dodatkową rzecz. To by było spoko. No, ale to tylko ten. W takich sytuacjach. Normalnie, zgadzam się, to jest głupota. No. Coś jeszcze, Wojtku, chciałeś powiedzieć? Nie, chciałem tylko przejść z... Chciałem powiedzieć jeszcze o tej drugiej grze, a może to za chwilę. Natomiast jak zacząłeś mówić o Vermintide, to faktycznie Vermintide'a bym dał też do tej puli takich gier, na których w jakiś tam sposób mi zależy, bo grałem w jedynkę i grałem się fantastycznie, zresztą wiesz, bo rozmawialiśmy na ten temat. I liczę, że dwójka właśnie będzie taką fajnie rozbudowana i nie zrobi takich błędów prostych, które by mnie do niej zniechęciły. Natomiast no, jak będzie, to czas pokaże, nie? Pewnie. Pewnie, że tak. No. Dobra, czyli wsio, Wojtku? Jeżeli chodzi... No bo mówię, mam jeszcze jedną grę, ale chciałem, żeby Rafał miał teraz głos. A, nie. Co ja będę tak zanim Rafał powie, ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest, że to był Rafała pomysł, w związku z tym ja tutaj zapinam pasy i słucham, co on takiego wymyślił. Znaczy, nic szczególnego, no, zacząć od tego chciałem, skoro już życzymy sobie czegoś na nowy rok, to żeby wasze życzenia się nie spełniły, oczywiście, tak, na dzień dobry, ale... Dlatego chciałbym być ostatni, Nie, szczerze mówiąc, to tylko twoje, Krystian, bo akurat tą grę, co tam Wojtek, to jeszcze bym zagrał w te piraty, chociaż ja bardziej się skłaniam ku tym od Ubisoftu mimo wszystko, które są tam z Black Flaga. Które będą bardziej dorosłe. No, tak? które będą bardziej dorosłe. Ale zobaczymy. Na prawdziwych facetów. Tylko one będą trochę, to jest zupełnie inna gra, wiesz, z tego co rozumiem. Bo Sea of Thieves to ma być taka trochę przygodówkowa gra, taka trochę MMO, taka trochę, że tam chodzisz i wiesz, jakichś skarbów szukasz po jakieś walki na miecze, na ten. A z tego co rozumiem, ta Ubisoftowa to po prostu ma być taka napierdalanka typu World of Warships albo coś takiego, nie? Tylko, że klimaty statków. Tak to przynajmniej zrozumiałem, nie wiem. Jeżeli jest ciężko inaczej, to... stwierdzić, jak to wyglądało po trailerach. No, bardzo mocno wyglądało tak, jak po prostu, wiesz, by jeden do jednego było przeniesione z Black Flaga, a tam się to akurat spisywało zajebiście. Nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że gra będzie zbytnio może traktowała cały czas o tym samym. W kontekście takim, że tam nie ma takiej dynamiki, no bo o tym samym to wiecie, tak samo Gran Turismo traktuje, ale nie w tym aspekcie. W każdym razie, jeżeli chodzi o coś, za co ja trzymam kciuki najbardziej i chcę, żeby się powiodło, to jest Rockstar i ich Western, czyli Red Dead Redemption 2. Przeszedłeś jedynkę, Rafale? Nie przeszedłem jedynki. Aha, czyli chcesz dwójkę, ale jedynki nie przeszedłeś, tak? Aha, świetnie. Tak, świetnie, bo to jest taki super cierń, wiesz, który mi siedzi i bardzo chciałem w to zagrać. Wiem, że na nowe GTA nie mam co liczyć na razie. Bardzo lubię gry od Rockstara. A przeszedłeś GTA 5, Rafale? Przeszedłem, ale na PS3 i... Aha, no to nie, przeszedłem, dobra, się dobra. Tego. Nie, no przeszedłem się wszystko całe, ale wiesz, na PS4 to jest multi tak naprawdę, nie? No tak, tak. I w to się nie zagłębiłem nigdy, nie chciało mi się tych wszystkich... A wiesz, że tam... Wiesz, że tam kampania wyszła nowa do piątki? Znaczy, doszły misje, tam napady, dodatki. Ja wiem, że śledzę to, jakie tam wychodzą te bonusy, natomiast no to nie jest, wiesz, wciąż podstawka to podstawka jest ta sama, nie? Takiego typowego DLC nie ma przecież. W każdym razie, no nie chcę wracać do GTA 5, bo już uznaję tą grę za skończoną, natomiast bardzo, wiesz, się tam jaram na nowy tytuł Rockstara. Nie wiem, czy jakoś będę spinał dupę, żeby, wiesz, jedynkę wciągnąć, tym bardziej, że to na pewno jest gra na trochę więcej godzin, a ja musiałbym mi ogarnąć konsolę i, wiesz, i grę, więc pewnie sobie to odpuszczę i pójdę od razu do dwójki. To nie będzie takie hop-siup jak te Watch Dogsy, co wystarczyło, wiesz, 3 minuty i zanim wyszedłem z Empiku już miałem zamówioną jedynkę, jak babka nabijała na kasę, więc no ale to jest moje takie największe życzenie, no i tutaj raczej się z tego nie wycofam, nie, bo myślałem, czy tam, wiesz, jakieś te wyścigi, nie, jakieś coś, jakieś te The Crew, powiedzmy, co ma wyjść, ale na chwilę obecną jestem taki w miarę zaspokojony po tym Gran Turismo, jeżeli chodzi o ścigałki, więc nie będę jakoś się tam spinał, zmieniał zdania. Westerny są jak najbardziej też wiesz, w moim klimacie takim powiedzmy klasyczno-amerykańskim, nie, że wiesz, jeansy Marlboro i kapelusz, nie, a więc dobrze się tam myślę, że będę czuł, jak oni dopracują tą gierkę odpowiednio.
A swoją drogą widzieliście taką zależność gdzieś tam w necie, ktoś rozkminił, że w zasadzie do premiery GTA V Rockstar wydawał regularnie gry, a od premiery, kiedy odkrył mikrotransakcje, tak, w zasadzie nic się nie pojawiło. No, śmieszne. Tak, tylko że to było, wiesz, wyciągnięte mocno tym, że oni najpierw wypuścili GTA V dopracowaną na PS3, dopiero po jakimś czasie wypuścili ją na PS4 i potem na pecety, czy tam jakaś taka była chronologia, i to był dosyć spory odstęp czasu. I dopiero potem tak naprawdę multi zaczęło działać, nie? No i tam się... Tak, nadal to jest jedna gra, nie? No nadal to jest jedna gra, oczywiście, no tylko że gdzieś tam to jej przeniesienie było, ale też oni ją cholernie długo robili, wiesz, tutaj wciąż ten wolumen, to, że oni robią teraz równolegle coś innego, a to jest to samo studio, nie jak tam, że Ubisoft robi naraz, wiesz, 10 gier, tylko raczej ci sami ludzie robią tego Red Deada, no to wiesz, musi być ten przestój jakiś, nie? No, jeżeli Red Dead będzie trzymał poziom GTA V i Red Dead Redemption 1, to panie, nie? Tylko poczekajcie, bo wiem, że w Red Deadzie był jakiś multi, ja pamiętam chyba nawet jakiś dodatek Under coś tam, Nightmare, było coś tam kupowałem z zombiakami. Tak, średnio. No, ale tam był jakiś multi i wiem, że całe te multi nie było zbyt specjalne, ale wiem, że teraz przecież te multi to jest 80% zysków albo nawet 90% Rockstara. I on teraz będzie to cisnęli, będą jakieś skrzynki, nie skrzynki, będą jakieś pedały. W związku z tym, no mam nadzieję, że to się nie odbije jakimś tam kosztem fabuły. Bo jeżeli widzą w tym hajs, to studio bardziej się nie sądzę, bo nauczeni doświadczeniem GTA, całej serii GTA, musieliby upaść na głowę, gdyby potraktowali to po macoszemu. Zresztą te Red Dead Redemption, to że ono zostało ogłoszone tam niedawno stosunkowo, to nie jest tak przecież, że niedawno zaczęli na nim pracować, ja się założę, że oni już pracowali na tym lata, więc nie wydaje mi się, to znaczy, to jest Rockstar, nie? A Rockstar, no to nie są amatorzy. To jest najwyższy poziom, ich półka tak. Jest taka, wiesz, niezachwiana, oni nie wypuścili chyba nigdy jakiejś gry, wiesz, skaszenionej takiej, kurde, wiesz, niedopracowanej, nie wyciągniętej. Na moment będziemy gadać o Gran Turismo, znaczy ja będę gadał, a to jest ewidentnie gra, która pomimo, że była robiona wiele, wiele lat, to została po prostu wypuszczona pod naciskiem jakimś i niekompletnym, tak, o czym najlepiej świadczą dosyć spore DLC zapowiedziane kolejne, i gdyby oni po prostu mieli swobodę, to by jeszcze rok siedzieli, dłubali i wrzucili od razu tam, nie wiem, 250 samochodów, a nie 150, nie, i jakieś te tryby, tylko po prostu nie spinało się, bo się za bardzo tam rozciągnęli, nie? Natomiast no, był jakiś tam taki plan wydawniczy, że od razu klepali te wszystkie tekstury i modele aut, które mają ponoć pociągnąć, nie wiem, tam do 8 czy do 16K w razie czego, jak będzie potrzeba, i mogą śmiało tą grę, wiesz, przenosić od ręki na PS5, powiedzmy. Więc na tyle są przygotowani, to od razu jest inne założenie, nie? Przy takim tytule. A o Rockstara, no nie boję się, ale jednak wolę trzymać kciuki, jak już mam sobie czegoś życzyć, to właśnie tego. Wojtku, to zostało zapowiedziane na twój PC? Nic oficjalnego, jakiegoś takiego potwierdzenia nie ma, z tego co wiem. Także... Czyli będziesz oglądał przez szybkę? Nie, powiem ci nie tak, ma? Powiem ci. Znaczy, wydaje mi się, że sprawdź, może mi się wydaje, może że zostało to zapowiedziane, że będzie multi. Może no, się ja właśnie wydaje mi się, że chyba nie. Sprawdzimy nie, wszyscy teraz. Ploty były, nie? Ale nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia typu, że będzie. Są na razie ploteczki. Nie, ja mam tylko na Wikipedii jest, że wyjdzie w jakimś drugim kwartale na Xboxa i PS4 i to wszystko. A jak będzie na Xboxa, to nie jest automat, że PC? Nie. To tak nie działa. Przypominam ci, że jedynka nigdy nie wyszła na PC-ty. No. Znaczy, ja nie mam jakiejś tam, no, że tak powiem, nie podniecam się jakoś specjalnie, czy to wyjdzie na PC, nie, no, czy nie ty wolisz grać w grę o piratach dla dzieci. To wiemy już, Wojtku. Tak. Tylko my mówimy o poważnych grach. Natomiast powiem szczerze, że Red Dead Redemption to była może jedna z dwóch, trzech gier, która by mnie ewentualnie mogła skłonić do kupienia PS3, nie? Bo to tam był taki okres, że nawet się nad tym zastanawiałem.
Ale z drugiej strony pomyślałem, że jak mam kupić konsolę dla tom dwóch gier, no to to musiałbym upaść na głowę, nie? Ale właśnie Instole. Jakby się pojawiły te dwie gry, w ogóle wkurza mnie takie myślenie ogólnie, nie? Bo no nie będę dla jednej czy dwóch gier kupował konsoli, ale wierz mi, że jak kupisz tą konsolę, to znajdziesz więcej ciekawszych gier i ciekawych gier, które są tylko na konsoli tak, i z których, ja nie mówię, z których będziesz się cieszył. Ale Krystian... Ja mówię o twoim... tylko ja mówię o tym, że ja i tak gram na PC. Jak ja bym nie grał na PC, to konsola byłaby na pewno fajnym rozwiązaniem. Nie wiem... Może nie, no okay, było okay, trochę okay, wstydno okay, na ulicy, nie? Ale trudno, nie? Natomiast generalnie to nie chodzi o to, że ja bym nie miał w co grać na PlayStation, bo miałbym. Tylko, że jednocześnie mam tyle fajnych gier na PC, że mi to nie jest potrzebne, o to się rozchodzi. I po prostu te Red Dead Redemption i tam może jeszcze ten... Taka gra była... Bardzo dużo osób mi dużo dobrego o tych, że powiedziało... kurczę, Heavy Rain, ale następca Heavy Rain? Nie, Heavy Rain. Heavy Rain, tak? Później był ten Beyond Two Souls chyba, bodajże. To raczej chodzi mi o Heavy Rain, bo... Heavy Rain było ciekawe. O tym też tak. Usłyszałem dużo dobrego, nie? No i to były takie dwie gry, które mówię, no fajnie by sobie było w to zagrać, ale no cóż, no przecież nie kupię po prostu dla z dwóch gier konsoli, nie? Bo mówię, to dla mnie byłoby bez sensu. Natomiast samo Red Dead Redemption 2 zapowiada się... Znaczy zapowiada się, nic się nie zapowiada, bo nic nie wiemy, ale na podstawie tego, co Rockstar robił w ostatnich latach i na podstawie tego, jak wyglądało Red Dead Redemption 1, to Red Dead Redemption 2 będzie prawdopodobnie kolejnym GTA 5. To znaczy, mówię to w takim znaczeniu, że będzie kolejną grą, która będzie na tych topowych listach, która będzie przerabiana na 1000 sposobów, która będzie już na, nie wiem, na PlayStation 4, 5 i na PC 8 i tak dalej. No... Tak mi się wydaje, bo zauważcie, że GTA 5 było na PC, nie? Chociaż długo nie było to pewne, nie? I jeżeli, a że się sprawdziła ta sprzedaż, bo na PC też była ogromna sprzedaż GTA, no to myślę, że jest szansa, że to wyjdzie na PC, ale jeżeli nie wyjdzie, no to się nie zmartwię, tylko powiem szwagrowi, żeby sobie tą grę kupił, nie? No i tyle, nie? Ja chciałbym wam tylko powiedzieć, znaczy tak zauważyć jedną rzecz, że ze względu na to, że Red Dead Redemption ma zupełnie inny charakter niż GTA, już pomijam tam samochody, ale właśnie przede wszystkim tych samochodów, no bo nikomu nie ukradniesz konia, no bo to nie ma sensu i konie się niczym od siebie nie różnią. Wydaje mi się właśnie, że ze względu na to, że to jest właśnie western, i jednak GTA jest większą marką niż Red Dead Redemption, jest bardziej znane i na 10 osób będzie wiedziało, co to jest GTA, ale Red Dead Redemption no niekoniecznie, szczególnie, że PC-towcy to tylko dlatego, że GTA ma już 5 odsłon okay, i oczywiście, jakieś tak. tam dodatki, a Red Dead Redemption jest jedną grą, nie, sprzed lat i natomiast właśnie... siła gatunkowa jest bardzo podobna do tych gier no jest, ale jednak charakter i ten charakter jest troszeczkę inny. I wydaje mi się, że ze względu też na to nie powtórzą sukcesu GTA 5 i wydaje mi się, myślę, że długo nikt nie powtórzy sukcesu GTA 5. Szczególnie przy sprzedanych egzemplarzach. Myślę, że się bardzo mylisz. Nie ma opcji. A powiem ci, że tak, po pierwsze jest taki deficyt gier westernowych, że to aż boli. W zasadzie jedyną, ale no, to daj mi skończyć też. Dobrze, okej, dobra, przepraszam. No. Jest to straszny deficyt i tak naprawdę na rynku nie ma gier westernowych z wyjątkiem jednej. Ja nie wiem, czy nowy Battlefield nie wyjdzie, na przykład westernowy, jak oni tam już zaczęli się cofać teraz. Albo Duty. Może Battlefront wyjdzie, ten westernowy, no nie wiem, zobaczymy. Natomiast wiesz co, no może, nie wiem, to by też było dość ciekawe, jakby tam było coś w klimatach wojny secesyjnej na przykład, nie? To by było fajne, ale mimo to mówię, że oprócz Jezu, jak się nazywała ta gra polskiego studia, które robi... Call of Juarez? Tak, Call of Juarez. To jest naprawdę świetna seria, z jednym wyjątkiem, bo tam była ta jedna gra strasznie gówniana, The Cartel się to chyba nazywało i to było straszne gówno. Ja tak jak uwielbiałem te Call of Juarez, to po prostu tego kartelu nie mogłem przejść. Dojechałem do jakiegoś lasu i jak zacząłem strzelać z jakiegoś Uzi, to stwierdziłem, że nie, to jest po prostu ponad moje siły. Ale kolejna odsłona, Gunslinger chyba się to nazywało. Już pamiętam, była jedna. Tak, tak, to była jakaś chyba minigierka z tego, znaczy dużo mniejszy tytuł.
która była dużo mniejszym tytułem, ten... Gunslinger. Kartel chyba. Gunslinger był świetny. Tak, tak, tylko mówię, że był mniejszy, w sensie to nie była jakaś tam duża gra, tylko wiem, że ona nie była za pełną kwotę, tylko za chyba tam dwa razy tańszy i to chyba był tylko single, z tego co pamiętam. Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że nie wiem. Ja, mi się wydaje, że ją kupiłem za pełną kwotę, ale no, może się mylę, może już nie pamiętam. Natomiast była to świetna gra. Co prawda najbardziej mi się tam podobała, to chyba w Język Krwi się to nazywało, to o tych braciach, tak, to było fenomenalne. To było tak, to, było, tak, to tak, była tak. I tam, tak znakomita gra. I tam długo pograłem przez internet, z tego co pamiętam, bardzo, bardzo długo. Bardzo. Mhm. No a to ja tam w ogóle przez internet nie grałem. No ale chodzi mi o to, że to są jedyne gry na Dzikim Zachodzie tak naprawdę w ostatnich latach, które się liczą. I one były taką namiastką właśnie tego Red Dead Redemption, który był naprawdę znakomity. I zauważ, nie ma żadnych tego typu gier. A jest coś takiego, że po prostu już tak zsie na jakąś rzecz, że ludzie czekają, bo ludzie by chcieli. Jest ten Wild West Online na PC. To ma być MMO w klimacie Dzikiego Zachodu i wiesz co, i hype po prostu się zrobił taki na to, tylko że rzeczywistość nie sprostała oczekiwaniom i ten hype tak jak bardzo szybko osiągnął punkt krytyczny, tak zaraz po udostępnieniu wersji alfa spadł na łeb na szyję i ludzie zaczęli hejtować tą grę. Całkiem zresztą słusznie. I teraz jest jedyna gra, która na horyzoncie się pojawia. Jest tak, po pierwsze jest od Rockstara, czyli firma, która nie martw się, oni zrobią taką kampanię reklamową, że nawet jakbyś nie chciał, to kurwa tą grę kupisz. Bo po prostu oni będą mieli hajs na reklamę. Przecież budżet GTA V to chyba w 2/3 było pieniądze na marketing. To jest raz. Dwa. Mówię, posłucha na rynku Dzikiego Zachodu. To jest dwa. Trzy. Marka, nie doceniasz chyba marki Red Dead Redemption. To jest marka legenda już. Dla wielu graczy. I dla pecetowców szczególnie. Dla pecetowców szczególnie. I teraz to kręci taki hype. To znaczy, ja mówię, to nie jest tak, że wiesz, jakby teraz ogłosili GTA 6, to powiem ci szczerze, wcale bym nie był taki przekonany, czy ten hype na GTA 6 by był większy niż na Red Dead Redemption 2. Nie jestem taki przekonany. Wojtku, liczby. Może zacznę od czegoś takiego fajnego. GTA 3 na PlayStation 2 13 milionów kopii. Vice City na PlayStation 2 16 milionów kopii. San Andreas na PlayStation 2 20 prawie 1 milionów kopii. GTA 4 na PlayStation 3 to było dużo mniej, bo było 10 milionów kopii. GTA 5 ma na PS4 około 16 milionów kopii. A twoje Red of the Redemption ma 6. Ma tylko 6. I to tak nic nie mówi, stary, przepraszam cię. Oczywiście, że mówi, bo każda część GTA, nawet jak była słabsza, bo tam były słabsze i lepsze, i tak to jest przepaść dwukrotnie od Redemption. Nawet jak jest posucha, bo dla ciebie jest posucha, ale to o niczym nie świadczy, bo wierz mi, że z moich znajomych więcej osób kupi nowe GTA niż Red Dead Redemption zawsze. Dobra, zawsze. GTA, twoi znajomy jeszcze GTA o GTA o Red Dead Redemption nie usłyszeli. GTA się sprzeda więcej, okej. Okay, tak. Zawsze. Piątki tutaj nie porównuj, zawsze. Bo piątka trzyma cenę i ona w ogóle nie jest odsprzedawana przez to multi, tak? I wiesz, do dzisiaj możesz, kurde, za 170 zł szukać używki, gdzie inne gry kupujesz po 50 czy po 70. No okej, okay, no. I to jest jedna kwestia, jeżeli chodzi o piątkę. Jeżeli chodzi o czwórkę, to ty mówisz, że ona miała dychę. A Red Dead Redemption ile? Szóstkę, siódemkę? Szóstkę, no. No właśnie, no i no to masz 4 miliony osób, które po prostu, no wiesz, no nie lubią koni, nie lubią westernów, no i taka różnica. No to... Ale to jest jedna rzecz, nie, czekaj, bo to jest jedna ważna rzecz, poza tym weź jeszcze sobie w tych 4 milionach, weź osoby, które powiedzmy miały peceta i sobie odpalały, wiesz, poza konsolą tą GTA 4 na pececie, która na mocnym pececie potrafiła chodzić lepiej niż na playaku, no bo na playaku jednak no, nie było idealnie, bo trochę była za niego zbyt wymagająca. Aha. Ale myślę, że to nie jest chyba
to, o czym ja myślę. Znaczy, dla mnie to jest tak, ostatni największy hit Rockstara, bez względu na to, na jaki to jest, na jaki sprzęt, w jakim uniwersum, nieważne, to jest GTA 5. GTA 5 zrobiło sukces, jeden z największych w historii gier komputerowych i tu się chyba zgodzimy, tak? Zgodzimy. I teraz to jest firma, która ma świadomość, bo to musieliby być po prostu bez mózgami, żeby tego nie zrozumieć. Ma świadomość, że największą i najpotężniejszą marką jest GTA 5, a mimo to robią Red Dead Redemption 2, a nie GTA 6. Czemu? Dlatego, że oni rozumieją, znaczy to jest dla mnie dość oczywiste, że teraz trochę mniejsze ma znaczenie, czy to będzie GTA 5, czy Red Dead Redemption 2. Ważne jest to, że to robi Rockstar, ważne jest to, że mają zajebiste doświadczenie z kreowaniem fabuły i z trybem multiplayer. Jeżeli sobie wyobrazisz moc marketingu, a Rockstar jak mało kto dobrze rozumie marketing, oni to robią świetnie. I oni, zanim ta gra powstanie, to uruchomią taki marketing, a mają na to jeszcze ładnych parę miesięcy, że po prostu wszyscy ci fani GTA 5 powiedzą, ach, to jest od nich gra. No przecież ja muszę to mieć, mi się GTA tak sobie się podobało, a tu Dziki Zachód, kowboje, no dobra, część jakaś tam odpadnie tych ludzi, oczywiście. Ale przeciętny gracz patrzy bardziej na to, na doświadczenie. To jest tak jak mój szwagier. Ja podam przykład mojego szwagra, który generalnie jest niedzielnym graczem. On nam se lubi czasem coś zagrać, ale generalnie jemu to tam jest, jak ma chwilę czas i przyjemność, to se zagra w Raymana, a potem se zagra tam w Wiedźmina, nie? I fajnie. I on na przykład mówił mi, że no, Wiedźmin, tam gra fabularna, dla niego to było takie, no, mech, nie? Tam, no, że tam więcej się gada niż walczy, to bez sensu, nie? Kupił sobie tą grę na premierę i powiem wam, że mało kogo znam takiego, kto by czekał już na tego cyberpunka, chociaż to przecież są dwa różne światy, nie? A mój szwagier to nie jest żaden tam jakiś wielki gracz, to jest niedzielny gracz, nie? Mówię. A mimo to on czeka, bo on po prostu po doświadczeniu Wiedźmina, gdzie dostał grę po prostu, która przekroczyła o kilkaset procent jego oczekiwania w jakikolwiek sposób. On był zajarany tą grą po kilku godzinach grania, nie? I to samo zrobi Rockstar, bo po prostu Rockstar wykorzysta marketing piątki, uruchomi GTA 5, to będzie dźwignia marketingowa dla Red Dead Redemption 2. Okay. I tyle w temacie. A jak będzie, to oczywiście my sobie tego dewagujemy, nie? Za pół roku się okaże, kto ma rację. Wojtku, częściowo się z tobą zgodzę. Częściowo się z tobą zgodzę, ale częściowo się z tobą nie zgodzę. Czemu Rockstar nie robi szóstki, a robi kowboje? Ponieważ na piątce do tej pory i cały czas zarabia horrendalne pieniądze, więc wiadomo, że jeżeli zrobisz szóstkę, co się wiąże z nowym marketingiem i z tym wszystkim badziewiem, który mamy, to oczywiście piątka musi zostać porzucona. Dokładnie. Więc piątka, nie dość, że oni będą walić na piątce cały czas i robią to zajebiście i robią duże pieniądze, to jeszcze dodatkowo na swojej dodatkowej grze w klimatach westernu i będą walić na oba tytuły. Dlatego szóstka nie powstanie zbyt szybko, szczególnie, że wychodzą dodatki do piątki cały czas. To jest trochę fałszywa logika. Bo Rockstar będzie chciał przekonać graczy, którzy grają cały czas w GTA 5, żeby sobie kupili Red Dead Redemption 2. To masz na bank, bo to by było idiotyczne, gdyby tego nie zrobili. Dlatego, że wszyscy fani Rockstara grają. Oczywiście, ale dlatego nie powstanie szóstka, bo jest piątka. Więc nie będzie miało znaczenia, czy ci gracze przerzucą się z GTA 5 do Red Dead Redemption 2, czy do GTA 6. To znaczy, to jest jakiś tam odchył graczy, jakiś procent, ale tak naprawdę to jest jedna firma, która będzie starała się wszystkie siły skoncentrować na nowej marce. A w zasadzie na sequelu marki. Jednej swojej korony. To jest, przecież oni mają... Ja wiem, gdy Red Dead Redemption powstało lata temu, powstało na starą konsolę, to wszystko jest wiadome, ale to urosło do rangi legendy gier z Dzikiego Zachodu. Nie ma żadnej lepszej gry o Dzikim Zachodzie. I dlatego Rockstar musiałby upaść na głowę, gdyby nie kierował wszystkich sił na to, żeby tą markę wypompować. A dlaczego? Z prostej przyczyny. Chociażby dlatego, że myśląc długoterminowo, gdybym był takim marketingowcem Rockstaru, to powiedziałbym swoim szefom tak, słuchajcie, mamy teraz tak, mamy jedną fantastycznie napompowaną markę GTA, która po prostu sam cymes po prostu, coś pięknego. I teraz jasne, tutaj damy,
A teraz co możemy zrobić? Możemy zrobić drugą taką markę. Red Dead Redemption. Ona jest troszkę na boku. Ona tam urosła do rangi legendy, ale to jest taka przykurzona już legenda. Jeżeli my teraz wypompujemy taką drugą markę i będziemy mieli dwie, to w cyklu wydawniczym wieloletnim, nawet licząc na kilkanaście lat, to się nam będzie o wiele bardziej opłacało. Bo zrobimy sobie co 3 lata na przykład kolejną część. Za 3 lata się pojawi GTA 6, a potem się pojawi Red Dead Redemption 3. To przynajmniej było tak, byłoby takie racjonalne z perspektywy firmy, która jest... naprawdę nie narzeka na hajs, nie? Wojtku, tylko że ja mówię, że to nie do końca o to chodzi. Właśnie to, co Rafał dobrze powiedział, że oni nie będą zabijać piątki, bo robiąc szóstkę, zobacz, piątka powstała w, Rafał mówiłeś, o 2013 roku. No, zobacz, 2013, mamy 2018 i ta gra się tak zajebiście sprzedaje, cały czas się sprzedaje, oni mają z tego zajebisty hajs i GTA 6 nie powstanie zbyt szybko, jeżeli w ogóle powstanie. Zobacz, że oni lubią się bawić już w te usługi. Tak. Zobacz sobie, że wyszedł... Obydwaj macie rację, tak? No bo po prostu rozwinięcie drugiego IP, które już mają... Tak, i wrócenie do niego i pociągnięcie, no to jest najlogiczniejsza decyzja, jaka teraz powinna być. Zarówno w kwestii tego, żeby rozwinąć Red Dead Redemption, które jest zajebiste, tak, wrócić do niego, jak i żeby nie zabijać piątki. No to jest po prostu jedyna mądra decyzja i na pewno w to pójdzie, wiesz, od groma rzeczy. Oni i tak stracą częściowo graczy z GTA, jeżeli tam wejdą w to, zaproponują multi, na pewno trochę od nich odejdzie, tak, no ale... To też trzeba ratować jakoś, wiecie, bo nie wiemy, ile osób w to gra. Oni wiedzą, ile osób to aktualnie, powiedzmy, używa tego GTA 5, nie? Mhm. Okej, okay, no. No, dobra. W każdym razie, jak widać, ja miałem najlepsze życzenie, bo kurwa wszyscy się zainteresowali. No tak, to, no, to takie życzenie trochę takie, no dobra, no to... Niewiele rzeczy ci wyszło w tym roku, ale to ci na pewno wyszło. Ale to jest początek roku, więc jeszcze coś się może wyjdzie. Dobra, słuchajcie, więc w sumie możemy kończyć pomału nasze życzenia. Słuchajcie, moim gościem był Wojtek Kocjan. Byłem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dobra, i byłem ja, Christian Kemder, a teraz sam zostaje Rafał i Rafał, powodzenia i trzy kropeczki. Witamy tak więc serdecznie w tej części, którą możecie przewinąć, jeżeli nie interesuje was, jak można grać w Gran Turismo nowe, Gran Turismo Sport, które, no i w zasadzie taką pierwszą, można powiedzieć, odsłoną pełnoprawną, która nie ma cyferki, nie jest kolejną częścią, jest nastawione bardzo mocno na rozgrywkę online, a ja czekałem do tej recenzji aż do teraz po to, żeby ocenić tą grę właśnie po tej pierwszej łatce, która miała tego singla jeszcze bardziej usprawnić i tylko pod tym kątem tą grę oceniać, czyli bez tego, jaką, no niezaprzeczalnie bardzo dobrą wartością, dobrze tam przygotowani są, jeżeli chodzi o te rozgrywki online, jakieś tam zawody tam się zmieniają i tak dalej, to jest ogólnie bardzo pro zrobione, ale załóżmy, że to kogoś nie interesuje i chce po prostu mieć takie stare Gran Turismo dla siebie samego pojeździć. No i ja właśnie takim jestem. Więc jak to wygląda? Przede wszystkim wygląda obłędnie, jeżeli chodzi o grafikę. No nie mogę wam dać porównania bezpośredniego z Forzą, jakąś tam tą siódemką, która teraz też jest tegoroczną premierą, ale no nie ma się tutaj zbyt wiele do czego czepić. Samochody wyglądają praktycznie perfekcyjnie, trasy też nie najgorzej i najlepiej to widać przy trybach robienia zdjęć, bo tak naprawdę wtedy możemy się trochę zrelaksować i pobawić tym, żeby popatrzeć na te auta, bo raczej podczas wyścigów nie ma na to czasu. Nie jest to gra raczej z tego typu. Znaczy na pewno są osoby, ale raczej to nie jest gra z tego typu, z których się używa kamery zza auta i się podziwia tą grafikę, która jest na nich zrobiona. Ale na pewno też wiele osób korzysta z kamery wewnątrz auta. Ja akurat nie przepadam za nią. Najlepsza jest dla mnie kamera zawsze na masce.
Trochę to też wynika jakoś z dźwięków, które się tam odpowiednio rozchodzą i jakoś ten dźwięk silnika najlepiej wtedy słychać. Niemniej jednak bardzo dużo tutaj czasu spędziłem i poświęcałem na to, żeby pojeździć sobie z tą kamerą wewnątrz auta, właśnie ze względu na grafikę, bo po prostu no, wprowadza ona taki stan, wiecie, zachwytu, jak to światło się rozchodzi po wnętrzu tej kabiny, jakie szczegóły tam się rozgrywają w porównaniu tam do innych gier, że światło się, wiecie, deska na przykład rozdzielcza się odbija w szybie od wewnątrz, więc Mercedesy na przykład z tam jakiegoś okresu konkretnego miały wprowadzone takie śmieszne, powiedzmy półokrągłe, może trochę w kształcie jajka, nie tyle nawiewy, co kratki takie, które chłodziły niejako wnętrze konsoli całej na środku, nie? I to był taki charakterystyczny duży element, który się bardzo mocno w tej szybie zawsze odbijał, jeżeli było mocne słońce. Ja teraz tak na co dzień właśnie mam taki efekt i powiem wam, że wrażenie to, że jak wychodzi się z samochodu, w którym po prostu w szybie to się tak odbija, odpala się grę i w niej jest dokładnie ten sam efekt i się ciśnie SLS-em po Nürburgringu, który no daje od środka po prostu takie samo wrażenie, bo tam nikt nie patrzy na zegary, tylko tak naprawdę na tą szybę, na tej szybie widzisz to odbicie, które wygląda po prostu jak prawdziwe, no to imersja jest na tyle silna, że naprawdę robi dobre wrażenie. Co jest ważne w Gran Turismo? Na pewno ważne są samochody. I ile ich mamy? I jakie to są samochody? I pomimo, że no nie jest źle, to jednak tutaj chyba się najbardziej zawiodłem, bo zawsze mi się seria Gran Turismo kojarzyła z tym, że mogę bardzo rozbudować sobie gdzieś tam posiadany garaż i okej, dobrze, to zostało, ale jednak aut do wyboru jest zdecydowanie mniej. Nie ma czegoś takiego, że z jakiejkolwiek marki macie, powiedzmy, przestrzał, nie wiem, 5-6 modeli i tym bardziej, znaczy powiedzmy, że są tam do wyboru 6 czy ileś, nie? Ale to są, powiedzmy, modele takie, że no nie wiem, jest BMW M4, które występuje w 3 wersjach, nie? Jest to wersja tam rajdowa jakaś grupy B, jest to wersja jakaś GT4, powiedzmy, GT3 i zwykła cywilna, nie? I pomimo, że każde z nich jeździ inaczej, to jednak to jest cały czas 4 razy to samo BMW w innych odsłonach, czyli to można tam sprowadzić do podliczenia tego jako jedne auto, a zwykle takich różnorodnych modeli było dużo więcej. Nie płaczę za szczególnie za tym, że oni do tej gry nie wpychają takich słabych autek, których zawsze też było od cholery, a tak naprawdę nie za bardzo było co z nimi robić. Troszeczkę tego jest, ale jak na lekarstwo, więc tu się raczej skupiamy na drugim kierunku i jest od cholery modeli aut i praktycznie każda marka ma coś takiego przygotowane. Jak model Vision GT, który to jest modelem tam gdzieś wspólnie opracowanym przez autorów Gran Turismo plus przez konkretną markę, jakichś ich tam wizjonerów, jakiś model koncepcyjny, z tym, że to nie jest wszystko, są koncepty takie, które gdzieś tam chodziły po targach, bo w poprzednich częściach Gran Turismo można było właśnie takie prosto z targów wyciągnięte jakieś sztuki aut znaleźć, czy tam gdzieś wygrać, natomiast tutaj one są, zdobywa się je bardzo łatwo poprzez tam jakieś wygrywanie złota, osiągnięć i tego typu rzeczy, wyzwań. Natomiast część tych aut była po prostu centralnie na potrzeby Gran Turismo przygotowane właśnie we współpracy z tymi projektantami. Ale są też takie perełki, jak tam właśnie sztuka Mercedesa Vision GT, który tam też po targach jeździ i ten sam i tutaj też jest jednym z takich ciekawszych aut. No one na pewno wyglądają super, ale dla mnie to jest taka kategoria Hot Wheelsów, czyli totalnie, wiecie, odjechane, super szybkie, ale no nijak się mają z tym, żeby skosztować trochę i spróbować takich aut, które spotykamy na co dzień na ulicy i chcielibyśmy takim pojeździć, albo powiedzmy nawet, nie wiem, mamy takie auto i byśmy chcieli takim pojeździć, czy też podobnym właśnie w tej grze, no tego niestety nam najbardziej zabraknie, czyli takiej trochę cywilności, przyziemności. Chociaż
mówię, no przy tych najsłabszych autkach kilka tam sztuk się znajdzie, które będą mogły ewentualnie nas zadowolić. No ogólnie jest tego mało, ale zobaczymy, jak będą kolejne wychodziły łatki, bo były już dwie aktualizacje, w jednej było chyba z 7 samochodów, w drugiej chyba 14, więc nie jest najgorzej i ma chyba do marca czy tam do kwietnia, nie pamiętam dokładnie, wyjść około 50 jeszcze samochodów dosłanych. No i zobaczymy, co będzie dalej. No gra na pewno będzie mocno rozwijana, bo przez kolejne przecież lata musi się utrzymywać praktycznie tylko z tego multi, więc na pewno tam będzie się będą osoby odpowiedzialne za to. No ja niestety, tak jak wspominałem wcześniej, mam poczucie, że ktoś tam chyba został zatrudniony z takich osób odpowiedzialnych właśnie za pokrojenie produkcji, taki wiecie, gość z EA albo coś w tym stylu. I trochę ją pokroili na siłę właśnie, wycinając te auta czy też jakieś trasy, bo trasy też wchodzą w te patche. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj za chwilę efektu takiego naprawdę, gdzie mikrotransakcje będą to wszystko mocno blokowały, a biorąc pod uwagę szybkie obniżki ceny tej gry, gdzie ona miesiąc po premierze już spadła o połowę i za 120 zł w sumie i w listopadzie i w grudniu była do kupienia ze 3 razy, to obawiam się, że niestety to dosyć szybko teraz jest pompowanie takie, wiecie, portfela tych użytkowników, a za chwilę się zacznie trzepanie kasy na mikrotransakcjach. Rafale, zanim przejdziesz dalej, ale wszystkie te dodatkowe rzeczy dostajesz za darmo, tak? Na razie nie było żadnego płatnego niczego i... No to trzeba być dobrej myśli. I również to, co zostało zapowiedziane, to było też zapowiedziane jako bezpłatna aktualizacja, czyli no właśnie w sumie taki patchowanie gry, taki early access, nie, że wydali powiedzmy 150 aut i kolejne 50 dostaniesz przez pierwsze pół roku, nie? No można to nazywać early accessem, a można to nazywać tym, że powiedzmy coś cię przez te pół roku utrzymuje, żeby zaglądać, co się w tej grze dzieje, jeżeli nie musisz za to płacić. I jeszcze czytałem, że kurczę, nie jestem pewny. No to pytanie. O deszczu? O deszczu coś słyszałeś? Tak, nie ma warunków pogodowych. Ale będą. Mają słyszałem, być. Że... Mają być. Słyszałem, nie ma, właśnie, nie ma zarówno warunków pogodowych w tym momencie, czyli nie ma w ogóle deszczu ani śniegu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że pogoda też nie jest zmienna. Możesz sobie każdą trasę, kiedy wybierasz, lub oczywiście jak jedziesz wyścig, jakiej nie ma, to ono jest to zdefiniowane. Znaczy nie jest zmienne, jest zdefiniowane, tak? Jedziesz wyścig i on jest o jakiejś tam konkretnej porze. Jeżeli jedziesz, wybierasz sobie jakiś swój wyścig, tworzysz, to tam masz chyba, wiesz, 8 różnych pór do wybrania, od wczesnego wschodu słońca do właśnie zmroku czy też nocy. Znaczy nocy takiego zmierzchu, powiedzmy, bo to jest tam czarna noc, powiedzmy, dobra, też jest noc. Natomiast nie zauważyłem, a grałem też takie wyścigi, które trwały trochę dłużej i nie stwierdzono, i to w sumie chyba mogę potwierdzić, się bardzo nie pomylę, że tam nie ma po prostu godziny zmiennej płynnie, tak? Więc to też będą na pewno chcieli update'ować. Na razie to i tak wygląda nieźle, bo na każdym z tych trybów do wybrania w inny sposób działa HDR, tak? Bo gra to obsługuje i obsługuje to świetnie i to po prostu, jaką robotę tam robi właśnie słońce, promienie słoneczne. Jak wiesz, zmieniasz swoje położenie, wyjeżdżając z zakrętu, ustawiasz się pod słońce, wyjeżdżasz z tunelu i tak dalej, ta kamera cały czas, wiesz, pracuje, słońce cię oślepia, za chwilę się wzrok przyzwyczaja, to wszystko działa bardzo fajnie, nie? I tutaj no, na najwyższym poziomie ze wszystkich gier, których miałem okazję to testować, już abstrahując od tego, na ile tam mój telewizor to wiernie oddaje, bo na pewno są lepsze sztuki, ale to jest nieźle i naprawdę no, wyłączenie tego HDR-u powoduje, że ta gra się staje nagle taka po prostu strasznie płaska, bo można bezpośrednio w opcji zarówno wyłączyć HDR, jak i ustawić sobie siłę tego trybu. To jest taka fajna rzecz, że się pojawiają te funkcje. Można to sobie tam dopasować trochę do siebie. Z rzeczy dalej takich pobocznych to jest ten tryb fotograficzny.
który jest nieziemski. Jest nieziemski, jest fantastyczny, jest jeszcze bardziej rozwinięty z tych, co był poprzednio. Jest od chuja gotowych już takich miejscówek do robienia zdjęć i wcześniej one były też jeszcze w Gran Turismo 5, ale teraz po prostu jest ich od groma. To są w zasadzie zdjęcia zrobione w bardzo wysokiej rozdzielczości, na które nakłada się auto, no ale ono się nakłada od razu z mapą jakąś tam 3D, gdzie możesz to auto ustawić. Czyli ono, wiesz, po tym płaskim niby zdjęciu porusza się tak jakby w trójwymiarze i pasuje w pełni na ten trójwymiar. Plus oczywiście całe oświetlenie, cienie, to z której strony padają słońca, jeżeli tam jest jakieś na przykład, załóżmy, wiesz, wieczorne miasto i neony, to masz te wszystkie neony po drugiej stronie kamery, tak jakby od tej, od której ty siedzisz, również uruchomione, więc to nie jest tak, że wiesz, to jest tylko płaskie zdjęcie, więc efekt finalny jest świetny. Natomiast faktem jest, że tutaj nie jest to jakiś obraz 3D, tylko nakładka na zdjęcie tego pojazdu. No i tam po ustawieniu wszelkich efektów, w tym również tam rozmycia, filtrów najróżniejszych i mnóstwa innych opcji, generujemy takie zdjęcie. Ono się renderuje jeszcze tam przez kilka czy kilkanaście sekund i po prostu efekt jest, o ile nic nie skaszaniliśmy, to jest naprawdę zachwycający. No do tego stopnia ja jeszcze tego nie zrobiłem i w sumie nad tym najbardziej żałuję, no ale oglądałem je na telewizorze od razu, wiecie, dużym, więc nie było z tym problemu, ale jestem ciekawy, jaki jakości jest plik, który można zgrać, bo można pliki zgrać sobie bezpośrednio na USB do jakiegoś wykorzystania, tapety, nie wiem, obraz sobie kurde na ścianę wydrukować czy coś w tym stylu, spokojnie w tej rozdzielczości i nie trzeba już, wiecie, myśleć, szukać nad tapetą, tylko naprawdę można tutaj zrobić sobie tak naprawdę wszystko. Dlatego trochę żałuję tych aut, chociaż rozumiem poniekąd, dlaczego no, mają ich mniej, bo niejako musieli trochę bardziej popracować nad jakością tych aut, nie? Bo tutaj naprawdę ilość detali, które tam są gdzieś w lampach ukryte, czy takich, wiecie, znaczkach, tego typu rzeczach, to są naprawdę porażające. I bardzo fajne jest to, że calutki czas w menu tam w tle sobie coś pokazują się jakieś zdjęcia, pokazuje się jakiś tam ewentualnie opcja, że jakiś tam samochód sobie jedzie po jakimś parkingu czy coś w tym stylu, pokazuje się jakiś garaż. I to się dzieje cały czas, przegrywa sobie bardzo fajna muzyczka, gdzie ścieżka dźwiękowa też mi odpowiada w pełni. Jak się tylko zostawisz tego pada na kilka sekund, to wiecie, gaśnie całe menu i się pojawiają tylko te pojazdy i te ujęcia. I to jest tak zajebiste, że u mnie to czasami chodzi po 3 godziny na telewizorze. W ogóle nie ruszam tej konsoli, jak to zostawiam. Bo to po prostu, wiecie, muzyczka jest fajna, kojąca, przyjemna dla ucha. Grafiki się nie powtarzają, bo nawet jeżeli tam jest, powiedzmy, przewijające się jakieś tam ujęcie z lasu, to te ujęcia z lasu co chwila podrzucane jest inny samochód do niego. Więc to naprawdę wszystko pasuje. Zdjęć tych porobionych, powiedzmy, w pamięci też jest od groma i ja pomimo, że gram od miesiąca w to regularnie, to ciągle widzę coś nowego i ciągle to jest przyjemne dla oka, więc uważam, że to jest po prostu świetna rzecz, żeby właśnie mieć taką grę. Wiesz, no ona jest cały czas włączona, więc ty wreszcie masz chwilę, siadasz, przejedziesz jakiś wyścig i znowu ją możesz zostawić sobie tam na pół godziny ewentualnie, nie? W innych grach, gdzie po prostu jest jakieś menu takie upierdliwe, gdzie typowo robisz pauzę, to od razu wyłączasz konsolę i potem jest no inna motywacja z tym, żeby wrócić do niej, nie? Poza tym zauważyłem, że te wyścigi online'owe są w trybach takich turniejowych trochę bardziej i one się na przykład rozpoczynają o konkretnych godzinach, nie? Robisz sobie najpierw zapis na wyścig, a dopiero on potem jedzie. Mówiąc tam o jakichś, wiesz, seriach wyścigów, które idą. Więc może to być też powiązane z tym, że właśnie chcieli zrobić taką fajną poczekalnię, żeby trochę uprzyjemnić to czekanie ewentualne na te wyścigi. Dalej, będąc przy autach, mamy świetnie naprawdę przygotowany system personalizacji pojazdów. Oczywiście, znaczy może nie oczywiście, to nie jest oczywiste, bo w poprzednich Gran Turismo był tuning, a tutaj tego tuningu nie ma. To znaczy możesz sobie podnieść kilka opcji, konkretnie wagę i moc pojazdu jakimiś tam punktami, nie gotówki, tylko tak zwane punkty mil, takie doświadczenie, powiedzmy, odblokować od pierwszego do piątego poziomu.
poziomu i przez to możesz sobie zarówno zmniejszać, jak i zwiększać moc. I zmniejszanie jest po to, żeby w jakichś wyścigach z ograniczeniami na moc, wiesz, pojechać sobie nawet jakąś formułą. No i ten zakres po prostu zwiększania mocy ci się odblokowuje, jak te punkty mil na to wykorzystasz. Tak samo masa pojazdu. Natomiast nie ma czegoś takiego, że kupujesz jakieś części i coś się w to bawisz, tu w ogóle z tego zrezygnowano. Masz od razu opcję ustawiania pojazdu, nie wiem, indywidualna tam ustawienia skrzyni biegów, jakiegoś tam poślizgu, dyferencjału jednego, drugiego i tak dalej, hamowania na przód, na tył, oczywiście takie funkcje są. To tyle, jeżeli chodzi o tunik tak naprawdę. Natomiast personalizacja aut polega na tym, że mamy tryb do ich malowania, mamy tryb do ich oklejania. Naklejek jest sporo i są takie całkiem przyjemne. Można dużo bardzo z nich wykombinować, ale najlepsze jest to, że można te naklejki wgrywać. Jakoś to się robi tam przez komputer, ja dokładnie nie sprawdzałem, jest tam jakaś strona internetowa podana. I normalnie możesz sobie wgrywać naklejki, które potem się pojawiają w grze. I te wszystkie naklejki, które się pojawiają w grze, widzisz również z innych użytkowników. One są otagowane, więc możesz sobie wyszukiwać naklejek, jakich chcesz. I na przykład wpisujesz sobie naklejkę, że szukasz anime, tak? Wyskakuje ci od groma grafik z anime i potem sobie robisz takie mangowe auto. Co za tym idzie, masz również stylizację aut, które sobie zapisujesz. Stylizacja jest przypisana do konkretnego auta, więc tak jak na przykład bywało w innych grach, że konkretna stylizacja mogła być zastosowana potem do różnych typów aut, chyba tak w Need for Speedach było, tym poprzednim z 15 roku. Tak tutaj jest ona do konkretnego auta, ale stylizacje zapisane również możesz udostępniać i również możesz sobie wyszukiwać, więc jak nie masz ochoty się z tym pieprzyć, a podoba ci się powiedzmy jakiś konkretny styl, to albo sobie je przeglądasz na żywca i z danego modelu, który ci się podoba, sobie zapisujesz jakieś tam wyuzdane motywy graficzne, albo sobie wpisujesz coś konkretnego, nie wiem, chcesz auto mieć w motywie kamuflażu wojskowego, wpisujesz camo, kamuflaż czy coś w tym stylu, wyskakuje ci zaraz 5, 10, 15 opcji, bo to się cały czas tam baza powiększa i jazda zaraz się pobiera na dysk, nie masz problemu z tym, żeby coś takiego mieć u siebie, czy nawet sobie do sesji zdjęciowej zabrać, wziąć, zrobić, nie? Więc to, że to jest zrobione, jest świetne. Tak samo zdjęcia, które robisz, możesz udostępniać. O tym nie wspomniałem, ale to jest oczywiste, że podczas wszelkich wyścigów możesz również przy powtórce sobie wejść w tryb zdjęć i dowolnie ustawić kamerę, co jest też fajne, bo wtedy będzie więcej aut umieszczone. O tym też mogę wspomnieć, że jak te auta się ustawia w tym trybie, wcześniejszym trybie, trybie robienia zdjęć z tych podkładek, to tam też jest określona na przykład ilość aut. Jeżeli jest odpowiednia ilość miejsca zaprojektowana, to powiedzmy 3-4 auta nawet można wrzucić na jedno zdjęcie i zrobić taką fajniejszą powiedzmy wizję tego. Tam na przykład, nie wiem, są 3 generacje Nissanów GTR, to można sobie, wiecie, postawić wszystkie 3 obok siebie i od razu wyjdzie lepsze zdjęcie, nie? No a w wyścigu to wiadomo, no po prostu wybieramy jakiś tam dobry moment, powtórki są jak zawsze fajne i robimy sobie wtedy tryb foto. Część ustawień nam wtedy znika, bo nie możemy w locie powiedzmy, nie wiem, zmienić kątu skręcenia kół, czy tam włączyć, wyłączyć świateł. Natomiast no te wszystkie ustawienia z aparatu nam zostają i też wychodzą świetne fotki. I zabawa jest z tym no na tyle dobra, że spędzając tam około 30 godzin z tą grą, to centralnie w samych wyścigach mam powiedzmy około 12. To jeżeli mam około 12 czy 14, no to tam dobra, 2 godziny to jakieś, wiecie, loadingi, tam chodzenie po menu, ustawianie auta i tak dalej, a pozostały czas to jest ewidentnie grzebanie się albo w malowaniu aut, albo w puszczaniu tych zdjęć. I kolejną rzeczą, która jest przy tym dosyć istotna, bo uzbierały nam się już zdjęcia z trybu tych scen, zdjęcia z powtórek, bo one są rozdzielone na kategorie. Dalej mamy właśnie gdzieś tam naklejki, a powtórki jeszcze są, powtórki też można udostępniać, czyli jak coś, jakiś szczególny wyścig, to proszę bardzo. Potem mamy te naklejki, potem mamy stylizację aut.
I tam jeszcze są chyba jakieś stylizacje kasku i kombinezonu, ale tam się nikt to nie bawi za specjalnie. I te wszystkie kategorie możecie sobie przeglądać. Możecie sobie zobaczyć, kto ją wrzucił. Możecie sobie wejść w profil tego gracza, zobaczyć, ile on ma najechane kilometrów, ile ma tam, nie wiem, odblokowane poziomu i tak dalej. Możecie to zdjęcie polubić, możecie je udostępnić dalej, czyli wewnętrzny taki Facebook się zrobił. I o ile to było już wcześniej w Need for Speedzie, to tam to w ogóle nie działało. Albo po prostu było za wielkie jakieś chamstwo w tym wszystkim i tu jest trochę inna kultura grania. Może to jest kwestia hermetyczności, że to jest teraz tylko na PS4, ale każde dosłownie z jakimś tam z rozmysłem zrobione zdjęcie bądź stylizacja auta, które wrzuciłem, to zaraz była jakaś reakcja kilkunastu osób, czasem jakieś komentarze. Za każdym razem coś się działo i to powodowało takie całkiem, wiecie, no przyjemna rzecz, bo tam sobie ktoś ci zaraz włączy obserwowanie, coś tego, no jakieś tam fajne rzeczy się dzieją. I pomimo, że to jest taka głupota z mediów społecznościowych, którą znamy od dawna, to tutaj faktycznie ona się na chwilę obecną jeszcze sprawdza. Nie wiem, jak to będzie wyglądało za rok, ale na chwilę obecną działa i daje taką przyjemną nutkę tego, że odpalasz grę i tam ci wyskakuje powiadomienie, że to, co wrzuciłeś przed zamknięciem gry, się komuś spodobało albo no, od razu, powiedzmy, po udostępnieniu. To o tyle warte odnotowania, tak jak mówiłem, że w Need for Speedzie to w ogóle nie działało i cieszę się, że tutaj się to udało. No i co? No i tak naprawdę wszystkie te pierdolety już chyba powiedziałem. To teraz pora trochę na jeżdżenie. A zostało mi tylko 15 minut. Model jazdy jest moim zdaniem dopracowany do perfekcji. I w zasadzie to zamyka temat. Po prostu, jeżeli umiesz jeździć, to spokojnie wyciągasz bez większych trudności złota tam, gdzie one są potrzebne. Jak nie umiesz jeździć, to się musisz nauczyć i dokładnie tak wygląda doświadczenie z tą grą. Czyli na początku jest do dupy, jakieś tam zdobywasz brąza, ratujesz się, nie wiem, zwiększaniem mocy auta, a potem uczysz się już odpowiednio zachowywać na zakrętach. Już wiesz, że każdy zakręt, dosłownie każdy zakręt w tej grze, to jakiś musisz mieć rozplanowany, w którym momencie go ścinać, z jaką prędkością wchodzić, zależnie od tego, jakie masz auto i tak dalej. Łamać go, powiedzmy, na trzy. Tam są jakieś wskaźniki, punkty. Są oczywiście asysty i to nawet bardziej rozbudowane niż były kiedykolwiek, bo asysty dotyczą tutaj również wsparcia hamowania, czyli niejako gra hamuje za ciebie, a nawet może i częściowo skręcać za ciebie. Oczywiście całego wyścigu nie przejedzie, no ale to są takie asysty już, wiecie, gdzie chcemy je po prostu włączyć dla dzieci, żeby ktoś tam miał trochę radochy, natomiast no, nie przewiduję, żeby ktokolwiek poważnie podchodził do tej gry i te asysty miał włączone. Fajną zmianą jest to, że mamy takie podręczne menu podczas wyścigu, gdzie strzałkami na D-padzie sobie możemy zmieniać tam podgląd taki minimapy, podgląd powiedzmy takiego radaru, czyli taka jeszcze bardziej minimapa na zoomie, że widzimy, czy tam nie ma za nami albo obok nas jakiegoś auta. Jest podgląd rozkładu siły hamowania i możemy sobie w locie w trakcie wyścigu strzałkami zmienić do przodu, do tyłu rozkład siły hamowania. To samo możemy zrobić odnośnie tego antypoślizgowego systemu, takiego powiedzmy ESP popularnego. Również od 1 do 5 możemy to sobie wyłączyć albo wzmocnić siłę. W niektórych autach możemy również z napędem na 4 koła i to też zależnie od auta oczywiście przesunąć rozkład momentu obrotowego, nie wiem, tam 35 na przód, 65 na tył i do 50 na 50. I to też się dzieje w locie. W wyścigach, w których jest zużycie paliwa, to oczywiście są zjazdy do pit stopu i jakaś tam wymiana opon oraz zatankowanie paliwa. Zatankowanie paliwa odbywa się w taki sposób, że po prostu leci ono ciągle i pokazuje się mniej więcej, na ile okrążeń ci tego paliwa starczy, ile to jest litrów, a ty w odpowiednim momencie przerywasz to tankowanie, tak? No i to ci pokazuje taką przybliżoną wartość, załóżmy, że zatankowałeś na 3 okrążenia, a masz opcję, czy jeździsz na bogatej mieszance,
tance czy na zubożałnej, bo wiadomo, że paliwo się miesza z powietrzem i tą regulację możesz tam jakąś mieć w samochodzie przy tych wyścigach wytrzymałościowych. No i zależnie od tego, czy bardziej ciśniesz, czy mniej, czy ci trochę tego paliwa zostaje, czy nie zostaje, to sobie troszeczkę poprawiasz osiągi auta, zwiększając tą moc, powiedzmy, tego paliwa, tą jakość mieszanki, lub ją zmniejszając, jeżeli, powiedzmy, nie zjechałeś do pit stopu, a chcesz wydłużyć sobie tam trochę dystans o pół okrążenia, czy coś w tym stylu, to możesz sobie w ten sposób to zrobić. To jest też fajna rzecz, że powoduje jakieś tam, powiedzmy, planowanie dodatkowe przy tym wyścigu, bo jeżeli jedziesz gdzieś 15 czy 20 okrążeń, to umówmy się, ale żeby to nie było jakby monotonii takiej, że tylko się pokonuje te zakręty, to jeszcze tam pilnowanie tego paliwa i podnoszenie i zubożanie tej mieszanki, to jakby odbywa się tak dosyć ciągle i dynamicznie, jakby się to kontroluje, więc to jest całkiem, całkiem fajnie rozwiązane. No jest ogromna różnica między samochodami, ich masą, ich mocą, ich oponami, to czy jeździmy wersją cywilną, czy jeździmy wersją rajdową, czy jeździmy wersją jakąś GT3, powiedzmy GT4, już pomijam w ogóle te formuły, bo formuły typowej nie ma, ale jest no większość aut z tych kategorii Vision, jakaś tam jest grupa X czy coś w tym stylu, to są takie kosy, że one po prostu jeżdżą jak jakieś turbo odkurzacze przyklejone do ziemi. Pokonywanie tej samej trasy, gdzie powiedzmy jeden zakręt to jest, no nie wiem, ograniczony do prędkości 100 na godzinę w cywilnym aucie, bo inaczej wylecisz z tego toru, to tym innym, powiedzmy, lecisz tam dwa razy szybciej, no i to powoduje od razu no zupełnie inny poziom tej rozgrywki. Ale nie ma w ogóle problemu, żeby się przełączać między jednym, drugim autem w dosyć płynny sposób. Jak się nauczysz tego, jak gra pokonuje te zakręty, to nie ma czegoś takiego, że jeden wyścig szybkim autem, a drugi wolnym, to powoduje w tobie jakiś, nie wiem, problem i konieczność przyzwyczajania się potem przez 15 minut. Tras jest sporo, aczkolwiek wciąż brakuje dużej ilości takich klasyków, które się pojawiały wcześniej. Myślę, że to również będzie kwestia dokładania później w patchach. Ciekawą rzecz można było zaobserwować właśnie na tym, w sumie takim jedynym miejscu, gdzie dialog jakiś jest możliwy, czyli na tych zdjęciach. Pojawiały się zdjęcia, gdzie na przykład ktoś sobie stylizacją auta napisał po prostu na masce albo gdzieś tam no hasło, że załóżmy chcemy klasycznych torów, tych, które były w poprzednich GTA. I takie zdjęcie zdobyło tam 30 tysięcy lajków, wyświetla się cały czas na pierwszej stronie, cały czas je ludzie podbijają i wiecie, no nie sposób, żeby te Japońce tam nie ogarnęły tematu już, że po prostu jest popularność, jest potrzeba, żeby te tory zostały zaadoptowane. Odnośnie torów mogę wtrącić jeszcze, że oczywiście są minusy graficzne, tylko że one w ogóle nie przeszkadzają. Ja gdzieś tam bawiąc się może chwilę tą grą, to na trasie, na której było sporo drzew, było ich faktycznie dużo, ustawiłem sobie kamerę od boku, której się w ogóle nie używa. No w sensie, wiesz, gałkę przesuniesz w prawo i widzisz, co jest po lewej stronie auta. I wtedy zobaczyłem, że tak jakby korony drzew wydają się tak jakby być jakoś tam zmapowane 2D czy coś w tym stylu i cały czas się, wiesz, obracać w twoim kierunku. Na takie częściowe 3D, częściowe 2D, taki trochę Doom z 85, czy tam w którym wyszedł podobny efekt. I jadąc od boku, gdzie na to padają promienie słoneczne, to widzisz strasznie ten efekt, nie? Ale kiedy jedziesz normalnie i patrzysz się przed siebie, to wygląda to zajebiście i nie masz z tym najmniejszego problemu, więc mi to nie przeszkadza i biorąc pod uwagę, że gra bez żadnych chrupnięć zapierdala po prostu cały czas, wiesz, na mega płynności, to no, tam jest chyba stałe 60 klatek, no nie stwierdziłem, żeby mi to jakoś tam zwalniało. Nie mierzyłem oczywiście też, ale z tego co wiem, to jest stałe 60 klatek. Boże, aż się zasuszyłem. Dajcie mi się napić. Okej, Rafale, bo czy ty w ogóle mówiłeś o tych trybach, które tam są? Zgadza się, to na koniec, na koniec chciałem to zostawić. No właśnie, bo to, no dobra, okej, dobra, to jak na koniec, to okej. Znaczy no wszystko, dobra, co miało być o grze, to w zasadzie już powiedziałem. Mhm. I teraz, co mamy w singlu?
No właśnie, bo ja jestem ciekaw, bo ja jestem ciekaw właśnie na takiej zasadzie, że jeszcze przed tym singlem, no nie? Bo ty mówisz, że nie chcesz tego tytułu kupować, bo on ma tylko multi, że nastawiony głównie na multi. No to właśnie chcę się dowiedzieć, jak to w ogóle wygląda. No dobra, no to w pierwszej kolejności masz tryb wolnej jazdy, w której wybierasz sobie jedno tam z kilkunastu dostępnych aut ogólnie, plus dowolne auto ze swojego garażu, czyli na dzień dobry powiedzmy masz tam, wiesz, część od jakichś tam standardowo odblokowanych z różnych grup, żeby sobie coś spróbować, tak jak po prostu włączysz grę i będziesz chciał pojeździć pierwszego dnia, a potem już korzystasz ze swojego garażu, bo tam jest, wiesz, momentalnie się nabija ten garaż. I to jest taki tryb, do którego się nie wraca, jak już zaczynasz grać na poważnie, chyba że tam, wiesz, ktoś przychodzi ze znajomych albo chcesz sobie coś konkretnego tam pobawić się, pojeździć. Tryb takich kariery, i niejako tak się nazywa ta zakładka, mamy w pierwszej kolejności te na świeżo wrzucone zawody. No i to są tak naprawdę zawody przeniesione żywcem ze starych odsłon Gran Turismo, nawet się nazywają tak samo, mają podobne ikonki, poczujemy się troszeczkę jak w domu, tak? Czyli na dzień dobry jakieś tam zawody niedzielne, potem jakiś tam zestaw jakichś wyścigów z napędem naprzód, z napędem powiedzmy same Mazdy, prawda, i tego typu rzeczy. Jakieś po prostu z góry ograniczone, wsiadasz taki wyścig, jedziesz jeden, drugi, trzeci, na początku, wiesz, łatwiejsze, potem tam coraz trudniejsze, coraz więcej okrążeń, coraz mocniejsze auta, wchodzi powiedzmy zużycie opon i zużycie paliwa w kolejnych etapach, jakaś tam zestaw wyścigów rajdowych i tak dalej, no i masz tego kilkadziesiąt, powiedzmy, różnych wyścigów podzielonych na kilkanaście kategorii w jakiś tam sposób. No tej zabawy trochę jest, nie? Minusem największym jest to, że to weszło w patchem i kończąc ich no jakąś tam już znaczną część, tam nie ma żadnych nagród poza tym, że po prostu wchodzi ci pucharek na tym, że zaliczyłeś ten wyścig. Ja, wiesz, wbijałem wszystkie na złoto i żadnego nawet samochodu, poza tym, że gotówki trochę tam weszło za to, to się nie dostawało, nie? Prawdopodobnie tam, wiesz, no bo w trofeum nawet nie ma przewidzianego na to, na te wyścigi. To po prostu weszło, bo chcieli, żeby to było, więc coś tam na szybko dopisali, nie? Z tego trybu, wiesz, o którym mówiłem, że sam sobie planujesz wyścig, to po prostu rozplanowali ileś tam wyścigów z jakimiś tam ograniczeniami i proszę bardzo, jazda. Ale fajnie, że to jest, bo to trochę wydłuża ilość rzeczy, które masz do odblokowania, wiesz, no nie każda rzecz musi, powiedzmy, dawać ci od razu nagrodę, czasami może to być ten zwykły pucharek. Jest oczywiście szkoła jazdy. Szkoła jazdy jest fajnie rozbudowana, bo ma dosyć tych trybów sporo, jest tam najpierw poziom początkujący, potem średnio zaawansowany i jakby nie ma takiego mocno zaawansowanego, bo potem przechodzisz do trybu wyzwań, który jest kolejnym. Oczywiście za zrobienie jednej i drugiej szkoły jazdy dostajesz jakiś tam samochód. Jak odblokujesz złota, to wtedy za same złota dostajesz jakieś tam specjalne fury. To polecam, warto. One nie są trudne, ale zauważyłem różnicę taką, że jak za pierwszym razem podchodziłem do tego i przechodziłem wszystkie tryby po to, żeby je skończyć, to znaczy te szkoły, to w niejednym z nich wbijałem właśnie jakieś brązy czy srebra i niektóre nawet pamiętałem, że powtarzałem po kilka razy. Potem jak po 20 godzinach wróciłem, żeby dobić te złota, to polegało dosłownie na włączeniu, przejechaniu i od razu złoto, bo już miałem wypracowane to wszystko. Więc to widać, że szkolisz się naprawdę w tej jeździe, wiesz, jeżeli chcesz, i to mi się najbardziej podobało, że wiesz, że widzisz swój progres. Ja w ogóle w poprzednich częściach Gran Turismo, pomimo że grałem w każdą od 20 lat, zawsze miałem straszny problem z tymi szkołami. Ja nie uważam, że one teraz są łatwiejsze. Wręcz przeciwnie, uważam, że jest ich więcej i niektóre są bardziej wymagające. Ale tak stwierdzam, że po prostu ja się nauczyłem trochę inaczej jeździć, bo ja też prywatnie od kilku lat jeżdżę mocniejszymi samochodami, trochę też inne mam doświadczenie jako kierowca. Tutaj się ono przekłada jeden do jednego, jeżeli chodzi tam o obieranie, powiedzmy, toru, jakiegoś zakrętu, kąta i tak dalej. Gałki pracują bardzo dobrze. Można sobie tam ustawić oczywiście mnóstwo rzeczy, jeżeli chodzi o menu, to też
jeszcze zapomniałem o tym powiedzieć, ale nawet możesz sobie ustawić kąt tego, znaczy nie kąt, tylko odległość od kierownicy oraz wysokość oczu, jak patrzysz z kamery wewnątrz, oraz za samochodu na przykład, czy ona ma być sztywno, czy ma tak trochę pływać za tym samochodem, jak dynamicznie się zmieniać, tak? Więc niejako możesz mieć nawet kamerę za samochodem, która reaguje równie sztywno jak kamera na zderzaku i patrzeć się na ten samochód, a również wygodnie sterować, bo nie ma tam efektu, powiedzmy, jakiegoś takiego, wiesz, gubienia poczucia tego samochodu, nie? Więc pod kątem personalizacji do jazdy to jest tego od groma i w sumie zawsze było, więc nie ma się do czego dorzucić. Szkoda, że tego trybu VR nie przetestowałem. Może jak przyjedziesz, to odpalimy. Jak ci się będzie chciało spakować plecak, bo tego doświadczenia VR jeszcze nie odpalałem. No i wracając do tej szkoły, to, że te szkoły były tak dopracowane, to jest jedno, ale zaraz za nimi jest tryb wyzwań. I tryb wyzwań to jest coś w stylu rozwinięcia tych szkół. Bodajże jest 8 poziomów. Tutaj musisz je po kolei odblokowywać i w każdym, może pomylę się w ilości, tak, ale powiedzmy, że to jest 8 poziomów, w każdym masz 8 wyzwań. I te wyzwania to mogą być jakieś wyścigi, ale może być na przykład osiągnij prędkość, załóżmy 400 na godzinę Bugatti Veyronem, nie? I masz jakiś tam odcinek trasy, na którym to robisz. No, oczywiście nie osiągniesz tego jadąc normalnie do przodu na tym krótkim odcinku, tylko musisz wykorzystywać tunele aerodynamiczne za innymi pojazdami, nie? I tego typu rzeczy. I one dają też są na tyle proste, jak umiesz w to grać już, że wiesz, że wbijasz te złota, ale dają konieczność powtarzania, szlifowania, powiedzmy, danego odcinka. Tam jest sporo wyścigów, że po 2 okrążenia, po 5, tam koło 6 poziomu to już się pojawiają takie niezbyt trudne, ale jednak wyścigi wytrzymałościowe, czyli tam na 6, na 12 okrążeń właśnie zużycie paliwa, czyli to jest taki dalsza szkoła jazdy, ale obudowana większą ilością już wrzuconych w to pełnych wyścigów, tam 2-3 okrążeniowych, więc to wciąż jest coś, co odblokowujesz i za każdą taką paczkę 8 dostajesz furę, która się losuje. Więc to losowanie też jest fajne, bo czasami ci się fura powtórzy, ale ogólnie to wiesz, patrzysz się na te krawędzie, bo one są wygaszone, tam sobie, wiesz, światełko mryga, które ci auto wylosuje, ty już, wiesz, rozpoznajesz, które chciałbyś dostać, wiesz, tu ci akurat wybiera, wiesz, że to wylosowałeś, wow, ciesz się bardziej, bo niż by ci się pojawiło tak od razu, bo jeszcze losowanie było po drodze, nie? Więc fajnie jest to zrobione i ten portfel sobie bardzo szybko zapełniasz tych aut, bo to, wiesz, zdobycie ich tam 50, powiedzmy, z tych wszystkich 150, które jest, to naprawdę chwila, moment, nie? I ja tak naprawdę poza chyba kupiłem 3 auta, mając w tym momencie tam chyba z 3 miliony kredytów na koncie, gdzie, wiesz, najtańsze auto możesz kupić po 30, po 50. No wiadomo, że te jakieś tam Vision i tak dalej kosztują po bańce czy coś w ten deseń. I tak naprawdę na tym trybie wyzwań się to prawie kończy. Jest jeszcze jeden tryb. W nim również zdobywasz auta za każdy tor, w którym zdobędziesz złoto. A złoto zdobywasz za przejechanie serii zakrętów. I te najprostsze tory to, załóżmy, mają tylko, wiesz, takie na 2 odcinki są podzielone, bo to odcinkami masterujesz, nie? Otwierasz se tor, jest, powiedzmy, wybrane tam, nie wiem, 30 czy 15 sekundowy odcinek, 3 zakrętów szybkich, masterujesz, aż nie będziesz tam miał złota, wchodzisz w drugą część toru, powiedzmy, objeżdżasz sobie też na złoto, aż wymasterujesz, potem wbijasz się w wyścig, przejeżdżasz całe okrążenie na złoto, pach, masz zaliczone wyzwanie. Tylko oczywiście są tory, które mają takich odcinków 5, 7 albo 14, jak Nürburgring, który na okrążeniu musisz zrobić poniżej 7 minut i jest, kurwa, masakryczny, nie? Co nie zmienia faktu, że Nürburgring odpaliłem sobie na sam koniec i po włączeniu go za pierwszym razem, wiesz, przejechałem od razu na brązie, tak? Co nie wyobrażam sobie, żebym włączył tą grę, konsolę, tak, wiesz, na żywca od razu i tam się załapał w ogóle na jakiekolwiek miejsce. Bo to naprawdę, naprawdę można sobie, wiesz, zrobić takie wyczucie tego. I to jest w sumie w tym najfajniejsze. No i masterujesz sobie te tory, za każdy tor odblokowany też losujesz jakieś auto. Wspominałem o tym, że gra potrafi przyciągnąć i to jest kolejna rzecz. Trening dzienny, czyli takie codzienne osiągnięcie, które tam się wbija po 40 chyba tam z
40 z groszem kilometrach, tam pewnie to z mil wynika, że to jest jakieś tam zaokrąglenie w 30 milach czy coś w tym stylu. 41 kilometrów, 42 kilometry dziennie, które można wbić w kilkanaście minut na szybkim wyścigu na upartego, a zwykle po prostu wpada robiąc tam jakąś jedną serię wyzwań czy coś w tym stylu, to automatycznie daje ci losowanie jakiegoś tam auta. Oczywiście te auta są podzielone jakoś na kategorie i w tych dziennych losowaniach nie wygrywasz tych najlepszych aut, które wygrywasz przy wyzwaniach, ale to też jest takie fajne, bo wiesz, nawet jak nie chce ci się nie wiadomo czego, to odpalasz sobie tą grę na pół godziny po to, żeby chwilę pojeździć, zdobyć jakieś auto, a to się pobawisz jeszcze przy okazji jakąś tam pooglądasz, czy nie ma żadnych ciekawych nowych grafik do ściągnięcia, bo tam się najświeższe pokazują i w nich najlepiej wiesz coś znaleźć ciekawego. No i to powodowało, że tą grę odpalałem codziennie, a jak ją odpalałem, to zostawałem przy niej czasami, wiesz, na 3 godziny, pomimo że w ogóle tego nie planowałem. I uważam, że jeżeli coś takiego jest tak zrobione, to jest to zrobione dobrze, bo chyba o to chodzi w tej grze, żeby ona przyciągała, nie? No jeżeli chodzi o singla, to jest koniec. Dalej już jest ten multi, te tryby, wiesz, ustawkowe i tego typu rzeczy. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć, cóż można zapytać. No, najbardziej boli to, że jest mały wybór takich autek klasycznych, bo jest od cholery aut, które po prostu chciałoby się tam mieć, a tam jest od groma nowych. A wiesz, ja bym chciał pojeździć takimi autami, za którymi piałem w młodości, nie? Jak one, wiesz, na plakatach były w latach 90. wywieszane jakieś z tych lat 90. Ale oni idą w tym kierunku, jeżeli chodzi o te DLC, bo z ostatniego DLC nowych aut prawie nie było. Tam była Mazda RX-7, która jest, wiesz, sztandarowym z Undergrounda dwójki, jedynki autem. Tam był Nissan GT-R, zarówno pierwszej generacji, jak i drugiej generacji, których też nie było, czyli również dwa kolejne klasyki. Tam był Volkswagen Ogórek, który chyba tylko po to został tam wrzucony, żeby w zdjęciach jakichś występować. Tam była jeszcze wrzucona, no, trochę lecę z pamięci, ale Lamborghini Countach z takich ciekawszych. Tam było Ferrari F40, tylko nie wiem, czy ono weszło teraz, czy było wcześniej. W każdym razie, no trochę wrzucili klasyków, tak jak na dzień dobry, to jednak były, wiesz, same salonówki plus te wizjonki, to teraz wrzucają klasyki. Jeżeli dalej będą iść w tym kierunku, wiesz, wrzucą jeszcze parę jakichś starych Mercedesów, ja jestem kupiony, wiesz, już do końca, nie? I to myślę, że to będzie taka gra, wiesz, taka właśnie jak FIFA, że to będę sobie tam wracał do tego, odpalał ją cały czas, coś tam nowego się będzie pojawiało, jakiś wyścig, tylko po prostu no już gdzieś tam potem przy multi bardziej, nie? W każdym razie nie nudzi się na pewno, bo nawet robienie tych samych wyścigów i tak dalej, nie ma tak, że wiesz, przyzwyczaiłem się trochę do tego, że tam za jakieś wygrane zdobywam te samochody, ale czasami nie chodzi o ten samochód i po prostu wiesz, chcesz to zrobić i już chcesz to wygrać i ta sama jazda jest cholernie przyjemna, nie? No tak. No i tyle. Koniec. No i tyle. No, ja Gran Turismo, ja powiem ci, Rafale, ja ci mówiłem, że ja mam Gran Turismo, w sensie jest tam w mojej kolejce do pobrania, ale to zajmuje hektolitry, jeszcze pewnie jakiś milion aktualizacji, że ja nie duże, wiem. Nie, duże te aktualizacje nie były. Ale ja samą grę widziałem, że 66 giga tak, chyba zajmuje. Tak, gra zajmuje coś koło tego. Te patche, co wyszły z tymi grami, to nie było dużo, bo to tam był jakiś Z2 patche, po nie wiem, powiedzmy po 2 giga czy coś w tym deseń, bo tam był jakiś day one, potem jedna aktualizacja i druga aktualizacja. Natomiast masz tak jakby DLC do ściągnięcia, które nie jest obligo. Ono tam waży chyba ze 12 giga i to jest paczka właśnie tych trybów scen z wysoką rozdzielczością. To wyobraź sobie, wiesz, jak tam masz kilkadziesiąt tych mapek, na których sobie auta możesz ustawiać, to jakiej one są jakości, jak 12 giga ważą? No tak, tak. Nie, no trochę tak. No, oni się tam dobrze przygotowali. No, więc ja raczej, jeżeli ewentualnie miałbym to ogarnąć, to tylko żeby zobaczyć tego VR-a i ewentualnie, żeby właśnie to ten, więc niekoniecznie muszę brać do ciebie VR-a, żeby zagrać w Gran Turismo na VR-ze. Musisz, bo to będzie no, lepiej. Tak, wiem, że muszę. Dobra, więc tyle, no, ale no Gran Turismo, jak Rafał mówił, jest całkiem przyjemną pozycją i będzie odpalane. Ja myślę, że już chyba, Rafale, kolejna Gran Turismo na tą generację konsol raczej już nie wyjdzie. Wiesz co, jeżeli oni zapowiadają, że oni są przygotowani z tym, co zrobili, do tego, żeby już pchać się na piątkę,
Że to było bardziej w kategorii, że oni mogą te modele wykorzystać w kolejnej, wiesz, grze. No tak, tak. I nie jest wykluczone, że oni zrobią inne Gran Turismo, które będzie bardziej singlowe, po to, żeby po prostu na tym modelu, na tym, co mają, wypuścić, wiesz, drugą grę, żeby tam coś sobie wyszło na pudełku jako pełnoprawny tryb kariery. Bo w poprzednich częściach Gran Turismo na przykład były tryby, gdzie też potrafiły przyciągnąć cię do tego, że ty byłeś jako zarządzający wyścigiem, każący zjechać do boksu komuś i zlecałeś wyścig wirtualnemu kierowcy. Ja pamiętam, że siedziałem i grałem w coś takiego, nie? W Gran Turismo 5, więc... Było coś takiego, no. Wiesz, tryb pamiętam. Kariery to jest naprawdę fajna rzecz i to jest inna rzecz, nie? To nie do końca, wiesz, do tej gry widzę, że oni nie chcieli tego zrobić, tu jest, wiesz, postawione na coś innego i moim zdaniem to by się bardzo nie gryzło. Moim zdaniem jest możliwe, że wypuszczą coś takiego za jakiś czas obok. Zobaczymy, jak to będzie się tam dalej rozwijało. I poniekąd w tym momencie rozumiem, że wrzucenie w jednym miejscu dużego trybu kariery i tego multi, takiego rozbudowanego, jak oni sobie życzyli i jak chcieli, to by się wzajemnie zagryzało. Poniekąd. I może, no miejmy nadzieję, że to nie będzie moje życzenie na 2018, ale może w 2019 faktycznie coś będzie słychać o tym, jak już to rozwiną wszystko, nie? W każdym razie dobrze, że już jest. Cieszę się, że już jest. No dobra. No. Dobra. Więc słuchajcie, to w sumie będziemy kończyć. Więc Rafał wam opowiedział o Gran Turismo i słuchajcie, standardowo mówię wam, żebyście wchodzili na bezimienny.pl. Wchodźcie na naszą stronę facebookową i jeszcze wchodźcie cały czas na projekt Wojtka, czyli saveproject.pl i standardowo możecie nas posłuchać na Black Widow Radio, to jest radio internetowe, tam mamy audycję i tam też wrzucamy. No i w sumie będziemy kończyć ten 102 odcinek, więc standardowo za mną nagrywał Rafał Radomyski. Dzięki, cześć. Wojtek Kocen już się pożegnał i ja się pożegnam jeszcze raz, czyli Christian Kender, a my słyszymy się standardowo za 2 tygodnie, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Cześć.